Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest trzecia część kursu całkowania dla osób, które potrzebują trochę więcej czasu. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami te zadania? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablicy ze wzorami na całki i pochodne. Moi drodzy, rozpoczynamy trzecią część naszego kursu. Będziemy się zajmować tutaj metodą przeszczęści, czyli całkowanie przeszczęści, druga ważna i znana metoda po metodzie podstawiania. I teraz tak, czym się zajmiemy w tej części? Przede wszystkim poznamy dwie metody jakby całkowania przeszczęści. Klasyczną oraz metodę tabelkową, czyli tak zwana tabular method, którą można znaleźć w literaturze obcojęzycznej. I na początek sobie policzymy metodą klasyczną. Będziemy używać symbolu U oraz V lub też DV, ale tych literek, jeżeli macie F i G, to sobie proszę dopasować to wszystko, żeby to było także jakoś kompatybilne z Waszymi zajęciami. I cóż, poznamy na początek po prostu przykłady, które będą tylko oparte na metodzie przeszczęści i potem będziemy systematycznie mieszać to z metodą podstawiania, żebyście zobaczyli to, o czym mówiłam w ostatniej części, w metodzie podstawiania, że czasami trzeba do jednej całki użyć kilku metod i co wtedy zrobić. No więc cóż, moi drodzy, zaczynamy po prostu liczenie. Pamiętajcie o tym, żeby każdy przykład rozwiązywać z nami na kartce aktywnie, nie tylko patrzeć. I na końcu po prostu, żeby przepisać sobie te całki i policzyć jeszcze raz. Wtedy będzie wiadomo, że chociaż coś tam troszeczkę wiecie, albo wiecie wszystko i będzie po prostu to bardziej wyćwiczone. Nasza pierwsza całka, taka, można by powiedzieć, niewinna, dosyć niepozorna. Jak rozpoznać w ogóle, że ja mam teraz całkować metodą przeszczęści? Generalnie mówi się tak, jak możliwe, że wspominałam w kursie przy metodzie podstawienia, że jeżeli całka wygląda tak sympatycznie, niepozornie, to wtedy się robi to metodą przeszczęści, a kiedy trochę bardziej skomplikowanie, to metodą podstawiania. Ale powiem Wam tak, gdyby na przykład tu był sinus x kwadrat, nie sinus kwadrat x, że cały sinus byłby do kwadratu, tylko x kwadrat byłby tak w taki sposób, to musielibyśmy użyć metody podstawiania i podstawialibyśmy za x kwadrat. Ale ponieważ mamy x w potędze tej samej i w argumencie tutaj, i tu przed sinusem, no to raczej metoda podstawiania to nie będzie. I to są już takie pewne drobnostki, które pozwolą Wam z czasem nauczyć się dokładniej rozpoznawania, ale powiem Wam szczerze, praktyka po prostu powoduje, że będziecie bardziej w tym biegli. No i co się teraz robi? Przede wszystkim robimy sobie tutaj taką przerwę w metodzie klasycznej, która będzie polegała na tym, że tu będziemy sobie coś podstawiać. Będziemy wykorzystywać sobie dwie literki. Będziemy wykorzystywać literkę U i DV, co oznacza dla Was, że będziecie musieli pod Waszą całką znaleźć dwie funkcje. Wyodrębnić dwie funkcje. My mamy dwie funkcje. No to sobie je podkreślmy lub też zaznaczmy klamerką, czyli znaleźliśmy dwie funkcje. I teraz jedna musi pójść za U, a druga musi pójść za DV. No i tu się zaczyna ciekawa sprawa, która za którą. Pamiętamy sobie od teraz na potem, że z U będziemy liczyć pochodną. Czyli jeżeli ja coś stawię za U, to będę z tego liczyła pochodną za chwilę. Natomiast z DV za chwilę będę liczyła całkę. No i tu, może napiszemy tak jak już tu pochodna, to niech tu będzie całka. I teraz jaka jest umowa? Jeżeli patrzycie sobie na Wasze funkcje, które macie pod całką, to zwracacie uwagę na rzecz pierwszą. Czy z każdej funkcji mogę obliczyć całkę? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to za chwilę się tym zajmiemy. A jeżeli odpowiedź jest nietwierdząca, czyli jest odpowiedź na nie, no to wówczas musicie wstawić za U to, z czego nie można policzyć całki. Po prostu, na logikę, bo jeżeli nie mogę wstawić tu za DV i policzyć całki, no to muszę wstawić za U. Ale jeżeli z każdej funkcji mogę obliczyć całkę, to znaczy, że muszę wstawić za U coś z X. Co to znaczy? To znaczy X, X kwadrat,
3x kwadrat i tak dalej, i tak dalej. 1 przez x czasami, różne są typy całek. I teraz, moi drodzy, to jest ważne, żebyście to po prostu jakby sobie wzięli do głowy, bo chodzi o to, że to jest ważne, żeby tutaj nie uzyskać bardziej skomplikowanej całki albo jakiegoś zera, który nie wiadomo skąd się pojawi. Czyli, jeżeli z każdej funkcji mogę obliczyć całkę, w naszym przypadku jest x i sinus x, z obu mogę policzyć całki. Ale w tym wypadku muszę podstawić za u x-a, dlatego że, jak się dowiecie za chwilę, w tym momencie będziemy redukować potęgę x-a, ale wtedy za druga funkcja idzie za całkę. Czyli mogę obliczyć całkę z obu funkcji, biorę za u coś z x-em, po prostu. Czyli u nas będzie tak, że za u bierzemy x, bo mamy x, a za dv bierzemy sinus x. I co się dzieje? Teraz pokażę Wam, jak to by wyglądało odwrotnie, gdybyśmy zrobili. I teraz tak, du to jest pochodna. Pochodna z x to jest po prostu 1. Natomiast z dv liczę całkę. Całka z sinusa to jest minus kosinus x. I teraz taka mała tutaj dygresja. Gdybyście wzięli odwrotnie, czyli za u byście wzięli sinus x, a za dv byście wzięli x, by stała się rzecz nieciekawa. Bo pochodna z sinusa to jest po prostu kosinus. Dużo by się nie zmieniło w stosunku do całki. Ale jeżeli spojrzycie na to całka z x, to jest x kwadrat przez 2. I co się dzieje? Będzie się powiększać stale pochodna potęga x. Co nie jest dobre. Dlatego, że tak naprawdę my chcemy zredukować, chociaż jedną z funkcji chcielibyśmy najlepiej zredukować, bo wtedy jest szansa, że w końcu obliczymy tę całkę. A tu zaczyna się potęga powiększać, czyli to nie jest dla nas dobry znak, co też dla Was będzie świadczyć o tym, że chyba ta droga nie jest dobra. I teraz, moi drodzy, o co chodzi dalej? Teraz będziemy stosować pewien wzór. Ten wzór to jest tak. U razy V, wizualnie można zapamiętać, czyli U razy V minus całka, pojawia się, niestety nie znika raz na zawsze, V razy du. Czyli można sobie powiedzieć, w zależności jak będziecie to zapisywać, u razy v minus całka z v razy du. Zobaczcie, jak to macie na zajęciach, żeby potem się po prostu nie pomieszało. I teraz tak, zapisujemy sobie naszą całkę. Czyli według wzoru mamy tak, u razy v, czyli u nas to jest x razy minus kosinus x. Odjąć całka z v, czyli minus kosinus x razy du, czyli razy 1. No i nawet pod całką nie może być sobie braku dx, więc musicie go już dopisać. Często zdarza się, że tu po prostu się dopisuje dx, jak się liczy pochodną. Ale to też nie musicie tego pisać, wystarczy, że pod tą całką będziecie o tym pamiętać. No i teraz zaczyna się po prostu jakieś upraszczanie tego wszystkiego, żeby zobaczyć, czy da się to jakoś zapisać lepiej. Czyli mamy minus x kosinus x. Minus i minus, który mogę tu wyłączyć z tego kosinusa, tam i plus, jedynki nie muszę pisać, czyli zostaje mi całka z kosinus x dx. I kiedy ja kończę liczyć to zadanie? Jak zwykle, kiedy będę miała, jakby pozbędę się ostatniego znaku całki. I teraz zastanawiam się, czy ja tę całkę tutaj, która mi powstała, jestem w stanie policzyć po prostu z jakiegoś wzoru. Jestem, bo całkę z kosinusa macie w waszych wzorach. Czyli przepisuję początek, nie zapominam o nim, to nie jest tak, że sobie będę ucinać po trochę, tylko tutaj dalej sobie to zapisuję, dodać, no i całka z kosinusa to jest po prostu sinus x i na końcu pamiętam, żeby zapisać plus c. I moi drodzy, to jest dopiero policzona, skończona, pierwsza całka wasza przez części, którą tutaj zrobiliśmy. I zasada jest taka sama, jak wcześniej była z pierwszą częścią czy z drugą. Jeżeli policzycie z tego pochodną, to wyjdzie Wam to wyrażenie, które macie pod całką i możemy to łatwo sprawdzić na tym przykładzie. Tutaj mamy mnożenie, więc trzeba wykorzystać pochodną mnożenia, czyli będzie minus 1 kosinus x minus x razy minus sinus x, bo potem jest pochodna z drugiego wyrażenia. Potem mamy dodać, pochodna z sinusa to jest kosinus x i zostało jest 0. No jak się okaże, tu mamy minus kosinus x, bo jedynki nie muszę pisać, zredukują mi się i zostaje mi x sinus x. Czyli dokładnie to, co mieliśmy na początku.
Czyli możecie sobie sprawdzać wasze wyniki w taki sposób zawsze, ale pamiętajcie, zaczynamy od wyboru funkcji. Dwóch funkcji aż. Z jednej liczymy pochodną, z drugiej liczymy całkę. I teraz zasadę, to powtórzyłam, będą jeszcze dwie takie zasady, więc tu będziemy jeszcze mieli co robić. I potem korzystacie ze wzoru. Następnie upraszczacie, ile się da znaki, najlepiej jakieś powyłączać, wtedy możliwe, że coś zauważymy. I patrzycie, co z tą całką tutaj się dzieje. Czasami trzeba skorzystać wielokrotnie z metody przyszczęści, czasami trzeba w ogóle jakąś inną metodę wymyślać. Dlatego tu może wydarzyć się wszystko. Policzymy parę przykładów, zobaczycie, jak to wygląda. W kolejnym przykładzie naszego całkowania przyszczęści sytuacja zmieniła się o tyle, że mamy przede wszystkim sinus 3x i tu doszedł x kwadrat. To zmienia troszeczkę postać rzeczy. W dalszym ciągu nie możecie użyć metody podstawiania, ponieważ gdybyście tu wstawili coś za x kwadrat, nie można byłoby sobie sprytnie poradzić tu z tym argumentem 3x. Zostaje nam więc metoda przeszczęści. No to zrobimy sobie naszą przegródkę. I pamiętamy, że podstawiamy dwie funkcje, u oraz dv. Z u będziemy liczyć pochodną, natomiast z dv będziemy liczyć całkę. I teraz tak, przypominamy sobie szybciutko, jak to było. Jak to było, musieliśmy rozdzielić przede wszystkim dwie funkcje. Tu mamy na widoku znowu x kwadrat oraz sinus 3x. Proszę, żebyście nie rozdzielali sinusa i 3x, bo to jest funkcja w całości, dlatego bierzemy razem sinus 3x. Ponieważ z obu mamy i pochodną, i całkę, zgodnie z naszą zasadą, którą zapisałam wcześniej, za u musimy wziąć x kwadrat, żeby zredukować potęgę x. Natomiast za dv pozostaje nam tylko sinus 3x. I w tym momencie zaczynamy wyliczanie naszych pochodnych i całek, czyli pochodna z du, czyli z x kwadrat, to jest 2x. Natomiast całka z sinus 3x, moi drodzy, to jest całka, z którą natknęliście się w drugiej części naszego kursu. I ją można spokojnie zrobić metodą podstawiania, natomiast my już podamy wam gotowy wynik, czyli na początku trzeba się uporać ze stałą 3x, czyli będzie 1/3 z przodu. Całka z sinusa to jest minus kosinus, więc on się musi gdzieś pojawić. No i mamy tutaj 3x, bo argument się nie może zmienić w obu przypadkach, to jest ściśle związane z funkcją. I faktycznie, gdybyście policzyli złożoną pochodną z tego, dostaniecie wyrażenie podcałkowe. Natomiast, żebyście też mi nie wierzyli tutaj, żebyście też liczyli sami, bo jakbyście potrzebowali tego na waszym zaliczeniu, no to musicie to wiedzieć, dlatego teraz proszę, żebyście sobie metodą podstawiania za 3x sami obliczyli i potwierdzili ten wynik. I teraz, moi drodzy, kiedy już to zrobiliście, kiedy potwierdziliście ten wynik w międzyczasie, korzystamy z naszego wzoru przeszczęści, czyli u razy v minus całka z v razy du. Czyli macie f i g, pamiętajcie, żeby to dostosować, po prostu, żeby potem się nie myliło. No to jak to idzie? U razy v, czyli na skos, mamy x kwadrat razy, i przepisujemy sobie, już ten minus zapiszę przed 1/3, czyli będzie minus 1/3 kosinus 3x. I teraz będzie odjąć całka v razy du, czyli będzie minus 1/3 kosinus 3x razy 2x i pamiętamy, żeby zawsze dopisać pod całką dx. I teraz, moi drodzy, zaczyna się tak. Przede wszystkim musicie pamiętać, żeby to wyrażenie przepisywać i nie gubić znaków, bo tu zaczyna się taka sytuacja, że przy tym upraszczaniu jakiejś redukcji czy szukaniu nowych metod mogą się pojawić jakieś różne takie właśnie głupienie rzeczy, dlatego zwracam od razu na to uwagę. I teraz tak, tego minusa mogę wyłączyć przed x kwadrat i też 1/3, bo mnożenie jest przemienne, więc mogę sobie tymi składnikami dowolnie operować. I mamy coś takiego z przodu. Tego minusa mogę wyłączyć i z tym minusem da mi plus. I zobaczcie, tu jest pomnożone 1/3 razy 2x, czyli 2/3, które się pojawią, 1/3 razy 2, czyli 2/3, mogę wyłączyć jako stałą przed całkę. Uczyliśmy się o tym w poprzednich częściach. I zapiszemy jeszcze sobie sprytniej ten x, który tutaj jest,
napiszemy na początku całki, żeby to wyglądało tak podobnie do tego, co mieliśmy do tej pory, jako że tak większość z nas wzrokowo patrzy na pewne zadania, dobrze jest też jakby ten zapis sobie, zapisem pomagać. No dobrze. I teraz, moi drodzy, co się okazuje? Że ta całka, która nam powstała w tym miejscu, ona nadal nie jest do policzenia z podstawowych wzorów. I co trzeba zrobić? Znowu całkować przez części. I teraz taka mała uwaga. Gdybyście tutaj mieli x do czwartej na przykład, to byście to robili naprawdę jeszcze wielokrotnie. Dlatego za kilka przykładów pokażę Wam metodę tabelkową, która ten cały skomplikowany zapis po prostu upraszcza. Ale to już niedługo. I teraz tak. Znowu mamy U i znowu mamy DV. Zapominamy totalnie o tym, co było tu. W tej tutaj przerwie. I zajmujemy się teraz tą całką, ale pamiętamy o przepisaniu później tego. Czyli patrzymy na tę całkę. Wyodrębniamy w niej dwie funkcje, czyli to jest x i cosinus 3x. Czyli znowu zasada, ponieważ z obu jest i całka, i pochodna, za u idzie x, a za dv idzie cosinus 3x. I pamiętajcie, z u liczymy pochodną, czyli du to jest 1. Z dv liczymy całkę i całka z cosinus 3x będzie podobnie liczona jak wcześniej z sinus 3x podstawieniem za 3x. My zapiszemy tutaj taki wynik, o którym ja mówiłam w metodzie podstawiania, że są generalnie takie wzory, takie całki, które warto po prostu wiedzieć, że tak po prostu się zapisuje i nie podstawiać. Czyli wychodzi nam 1 trzecia, czyli zawsze ta stała odwrócona, sinus na plusie i 3x. I teraz, moi drodzy, znowu korzystamy z tego wzoru. Tylko pamiętamy o czym? Żeby zapisać ten pierwszy człon. Będziemy to bardzo często powtarzać, bo to jest też bardzo... często potem są niezaliczane całki, bo nagle zgubiliśmy połowę. Czyli bez zmian przepisujemy ten człon. I teraz mamy dodać 2/3, też nie gubimy tutaj tej stałej, i otwieramy sobie najlepiej nawias kwadratowy i rozpisujemy w nim tę całkę za pomocą tutaj tych zapisków, jeżeli chodzi o ten wzór. Nie wcześniejszych, tak jak mówiłam, wcześniejsze się totalnie kasują. Czyli u razy v, czyli będzie, już możemy uporządkować, 1/3 x sinus 3x, bo wszędzie będzie mnożenie, możemy sobie tak zrobić, żebyśmy to dobrze widzieli, odjąć całka z v razy du. Czyli du jest 1, ono mi nie zmieni wyniku, więc zostaje mi 1/3 sinus 3x dx. I zamykam nawias kwadratowy. I teraz będzie troszeczkę kosmetyki, troszeczkę będziemy opuszczać też nawias, żeby to lepiej wyglądało i wymnażać nasze ułamki i dopiero potem policzymy całkę. Czyli tu znowu przepisujemy ten początek. Mówię, najśmieszniejsze, że ta metoda tabelkowa potem, jak zobaczycie, to po prostu całe te ewentualne zgubienie czegokolwiek bardzo, bardzo likwiduje. I teraz mamy tak, 2/3 razy 1/3, czyli to będą 2/9, x razy sinus 3x, odjąć, bo plus i minus daje minus. Mamy 2/3 i tu będzie wyłączona 1/3 przed całką. Już można też to zrobić. Czyli też będą 2/9 całki sinus 3x dx. I w przypadku potęgi parzystej, którą mamy u nas, zazwyczaj jest tak, że ta całka się powtarza z tą, która była na początku. Czyli tak naprawdę obniżymy sobie, żebyśmy widzieli ostatni wynik. I tak naprawdę, moi drodzy, możemy sobie ten wynik skopiować tutaj. Ale też musimy w dalszym ciągu wszystko przepisać. Czyli mamy minus 1/3, ten początek z nami tutaj jest. 2/9 x sinus 3x też. I tu mamy minus 2/9 razy ten wynik już. Tak jak mówiłam, on po prostu może być spokojnie przekopiowany. Czyli tu będzie minus i ten minus, który tutaj jest, to będzie plus.
2 dziewiąte razy 1 trzecia to będą 2 dwudzieste siódme. I mamy kosinus 3x i na końcu już pamiętamy plus c. Dlaczego? Bo zniknęła nam ostatnia całka. Ponieważ wcześniej cały czas gdzieś się całka pojawiała, nie mogliśmy tego zapisać plus c. Czyli pamiętajcie, liczycie do ostatniej całki, a ostatnią całką jest ta, którą jesteście w stanie z podstawowych wzorów policzyć po prostu, albo prawie podstawowych, tak jak u nas jest sinus 3x i już jesteśmy w stanie to policzyć tak praktycznie. Ale jeżeli będziecie musieli, na przykład mówię, na zaliczeniu pokazać tę całkę, to po prostu podstawiacie za te 3x gdzieś tam obok i sobie obliczacie i dopiero wstawiacie wynik tutaj. No to przechodzimy dalej. W trzecim przykładzie mamy do czynienia z funkcją logarytm naturalny z x. Może niektórzy z Was już liczyli tego typu całkę albo widzieli na zajęciach. I sytuacja tutaj jest następująca. My potrzebujemy mieć dwie funkcje, a okazuje się, że pod naszą całką jest tylko jedna. Ale my już się nie dajemy nabrać, po dwóch częściach kursu jesteśmy sprytni i domyślamy się, że tu z przodu stoi druga funkcja, bo jedynka jest zawsze ukrytą funkcją, którą można sobie przyjąć za u albo za dv, ale lepiej za dv, dlatego że potem z u pochodna to 0. I to robicie w sytuacji, gdy chcecie pocałkować przez części, ale nie widzicie tej drugiej funkcji. Dopisujecie tą jedynkę po prostu pomnożoną, bo dodana to całkiem coś innego i macie już dwie funkcje. No to co? Robimy przegródkę. Mamy u i mamy dv. I pamiętamy, z u liczymy pochodną, z dv liczymy całkę. I teraz tu jest druga jakby... druga opcja naszego całkowania. Bo jeżeli pod naszą całką jest funkcja, z której nie wiemy, jaka jest całka, no bo nie wiemy, jaka jest logarytmu z x, dowiemy się za chwilę, to musimy ją wstawić za u. Czyli jeżeli mamy pod całką funkcję, która masło maślane będzie teraz, ale nie ma całki, tak to nazwiemy sobie, to wtedy idzie to za, ta funkcja idzie za u, a ta druga musi iść za dv. Czyli taką funkcją będzie logarytm x, taką funkcją będzie arcus tangens, arcus sinus, jest kilka takich funkcji. Dlatego ważna sprawa, żebyście to o tej zasadzie pamiętali. Czyli jeżeli mamy pod całką funkcję, która nie ma całki, no to wstawiamy za u. Czyli nasze u to jest logarytm z x, a dv to jest ta ukryta jedynka. I teraz możemy spokojnie sobie policzyć du, bo pochodna z logarytmu to jest 1 przez x, a całka z jedynki, pamiętacie, to jest po prostu x. I idziemy do naszej, tutaj już naszego wzoru, który zapiszemy. Im więcej go zapiszecie, to on się bardziej wryje w pamięć i będziecie potem mogli z niego korzystać. I czy zapiszecie to bardziej, czy mniej wizualnie, to już zależy od tego, jak potrzebujecie. Czyli mamy najpierw mieć u razy v, a potem v razy du. No dobra. Czyli mamy tak, logarytm x razy x minus całka v razy du, czyli x razy 1 przez x i zawsze piszemy tutaj dx. I teraz, moi drodzy, logarytm x razy x to nie jest logarytm x kwadrat, bo tego nie wolno pomnożyć i tu przestrzegam przed tym. Możecie jedynie zapisać to w taki sposób, dać tego x z przodu. Tu, mianowicie, jeżeli dopiszę jedynkę, to się ładnie skróci x z x będą jedynki i 1 przez 1 to jest 1, czyli nie zostaje mi 1, tylko całka z jedynki dx, bo całkę z jedynki jestem w stanie policzyć, bo to jest po prostu x i plus c dopiszę, bo jest na końcu, nie mam już całki. Mała uwaga do tego, co tu się dzieje. Tu, kiedy pojawia się funkcja, z której nie macie całki i podstawiacie za u, pod tą całką zazwyczaj pojawia się to, co mieliście wcześniej tu. To jest dosyć, że tak powiem, często występująca rzecz. Dlatego warto sobie gdzieś to wziąć, że tak powiem. Bo po skróceniach, po wyłączeniu stałych dostajecie praktycznie tą samą całkę, którą mieliście
linijkę wcześniej tak naprawdę. No to cóż, mamy policzoną całkę z logarytmu, ale my z niej nie będziemy korzystać jako taką ze wzorów, którą macie, chyba że pozwolono Wam na zajęciach, no bo generalnie ona nie jest całką podstawową, skoro trzeba ją policzyć jakąś metodą, więc za każdym razem trzeba ją po prostu wyprowadzić metodą przez części. W przykładzie czwartym też mamy do czynienia z całką, która ma logarytm jako funkcję podcałkową, jedną z funkcji, ale widzimy, że mamy tutaj już widoczne dwie funkcje, więc nie musimy szukać jedynki. Ale jak teraz to odcałkować? No więc tak, bierzemy sobie u i bierzemy sobie dv. Pamiętamy, z u liczymy pochodną, z dv liczymy całkę. I teraz zasada jest taka sama, o której mówiłam wcześniej. Jeżeli któraś funkcja nie ma całki, to musi iść za u. No i nie możemy skorzystać z tej całki wcześniejszej, czyli nasze u to jest logarytm z x, a nasze dv to jest pierwiastek z x. I teraz jak to wygląda? Pochodna z du to jest 1 przez x, a całka z pierwiastka z x to jest całka z x do 1 drugiej. Z pierwszej części się tego dowiedzieliście, że można pierwiastek zamieniać na potęgę i z podstawowych wzorów sobie wyliczyć. Czyli to będzie co? X do 1 druga plus 1, czyli do 3 drugich, przez 3 drugie, czyli tak naprawdę 2 trzecie x do 3 drugich po odwróceniu. Tak jak mówiłam, wszystko było w pierwszej części. Jeżeli nie pamiętacie dokładnie, to dobrze byłoby sobie to utrwalić, bo takie podstawy dobrze jest tutaj już na tym etapie mieć. I teraz korzystamy ze wzoru, czyli mamy u razy v odjąć całka v razy du, czyli wizualnie sobie zrobimy strzałki. Czyli mamy tak. Możemy do przodu już dać 2 trzecie razy to, bo jest przemienne. Czyli mamy 2 trzecie x do 3 drugich razy logarytm z x minus całka. To razy to, czyli będą 2 trzecie x do 3 drugich razy 1 przez x i zawsze dopisujemy dx. I teraz tak, generalnie trzeba tutaj znowu spojrzeć na tą całkę i zastanowić się, co możecie zrobić. Przede wszystkim możecie wyłączyć tę stałą przed całkę. I co więcej, jeżeli ja tu dopiszę jedynkę i tu dopiszę jedynkę, bo tu jest x do pierwszej, mogę skrócić potęgi x-ów poprzez odejmowanie, bo to będzie tak jakby dzielenie. Jeżeli ona wskoczy ten x za tą jedynkę, a ten za tą, to będzie x do 3 drugich przez x. No i wtedy z własności potęg mogę to bardzo ładnie skrócić. No to idę. Przepisujemy pierwszy człon, żeby nie zgubić. Wyłączamy 2 trzecie, bo jest pomnożone. I tu mi zostaje pod całką 3 drugie minus 1, czyli 1 druga. I jest to, o czym mówiłam. Wracacie i macie tą samą całkę, co wcześniej. Więc można spisać wynik. Ale przepisujecie wszystko tak, jak jest tutaj. Czyli 2 trzecie x, żeby nie zapomnieć. I mamy tu minus 2 trzecie, które były przed całką, razy 2 trzecie ze wzoru x do 3 drugich. Nie mam całki, czyli mam plus c. No i oczywiście, żeby to miało lepszy wygląd, jeszcze warto pomnożyć sobie 2 trzecie razy 2 trzecie. Czyli to są 4 dziewiąte x do 3 drugich plus c. I spróbujcie teraz sami policzyć z tego pochodną. Nie będzie taka złożona, nawet wcale nie będzie złożona, tylko tu jest mnożenie i wyjdzie Wam dokładnie to, co macie pod całką. Na piątym mamy do czynienia z funkcją podcałkową, z której przede wszystkim możemy wyodrębnić dwie funkcje, ale i z e do x, i z sinus x mamy i całkę, i pochodną. Co wtedy? Przede wszystkim nasza zasada, której do tej pory mówiłam, nie działa. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, nie ma pod całką x-a. I co wtedy zrobić? Wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia, co podstawicie za u, a co podstawicie za dv. Czyli jeżeli, to jest jakby trzeci warunek, jeżeli z obu funkcji mamy całkę, bo to chodzi głównie o całkę, ale brak jest x, czyli x kwadrat, x do n tej ogólnie, to
Podstawienie jest dowolne. Podstawienie. Chodzi o przyporządkowanie po prostu za U i za DV. Czyli powiedzmy, że zdecydujemy się, możecie spróbować w domu odwrotnie, za U wziąć E do X, a za DV wziąć sinus X. Wtedy pochodna z E do X to jest po prostu E do X, natomiast całka z sinus X to jest minus cosinus X. I tu mamy nasze przyporządkowanie. Będziemy korzystać teraz z naszego wzoru, który tutaj zapiszę, czyli U razy V odjąć całka z V razy DU. I co z tym fantem teraz, moi drodzy, zrobić? Teraz zaczynamy korzystać normalnie ze wzoru, tak jak robiliśmy to dotychczas, czyli mamy E do X razy minus cosinus X, czyli idziemy najpierw na skos, minus całka i tu mamy minus cosinus X razy E do X i pamiętamy, żeby dopisać DX. I teraz, kiedy zrobimy sobie takie małe, że tak powiem, uporządkowanie znaków, zauważycie pewną ciekawą rzecz. Tego minusa przede wszystkim można wyłączyć przed. Minus i minus da nam tutaj plus i sobie zamienimy po prostu kolejnością, bo mnożenie jest przemienne. Tutaj e do x kosinusy. I okazuje się, że dostaliśmy tutaj całkę, która jest bardzo podobna do wyjściowej całki, tyle że jest kosinus, a nie sinus. Niestety nie ma na to na tę chwilę takiego super jakiegoś triku, który pozwalałby nam już podać wynik, poza metodą tabelkową. Zobaczycie, jak tam to szybko idzie. Natomiast chodzi o to, że znowu trzeba do tej całki zastosować metodę przeszczęści. I zobaczymy, co nam wyjdzie. I tu, jeżeli, ważna sprawa, jeżeli na początku zdecydowaliście się, że za U bierzecie E do X, to tu niestety trzeba kontynuować naszą myśl. A jeżeli zamienicie to, na przykład tu wstawicie za U kosinusa X, bo tu mamy te nasze dwie funkcje, to wam się wyzeruje po prostu zadanie i będzie to niezbyt dobra sytuacja, bo możliwe, że lekko spanikujecie i nie będziecie wiedzieć, co się dzieje. To jest naturalna sprawa, natomiast chodzi o to, że tak jak mówię, jeżeli tu się zdecydowaliście, że za U bierzecie E do X za DV funkcję trygonometryczną, to tu kontynuujecie i to po prostu trzeba pamiętać. I teraz znowu, pochodna to jest E do X i całka z kosinusa to jest po prostu sinus X. I kontynuujemy stosując nasz wzór, ale pamiętamy, żeby przepisać początek, żebyśmy nie zapomnieli, że wcześniej mieliśmy już wyrażenie bez całki. Dodać. I tu nie trzeba nawiasu, bo jest dodać, nie ma żadnej stałej, więc mogę zrobić U razy V, czyli E do X razy sinus X, odjąć całka V razy DU, czyli sinus X razy E do X i pamiętam o DX. I teraz, moi drodzy, czyli to do góry strzałka szła. I teraz ciekawa sytuacja nastąpiła, bo okazuje się, że ta całka i ta całka są takie same. Dostaliśmy tę samą całkę. To oznacza dla nas, że musimy zastopować robienie metodą przeszczęści i przepisać sobie teraz naszą całkę wyjściową po lewej stronie. I po prawej ten ostatni wynik, który dostaliśmy. Po prostu niektóre całki tak się dzieje w nich i trzeba zapamiętać jakiś schemat działania. I teraz, moi drodzy, jeżeli nie widzicie, że ta całka jest taka sama, wystarczy, że z własności mnożenia sobie zmienicie kolejność. I co robicie? Jeżeli to wyrażenie, powiedzmy, wyobrażam sobie, że to jest jakieś x, a może lepiej a, i to jest jakieś a, to mogę przerzucić to na jedną stronę. Ten minus zamieni mi się na plus, czyli a dodać a to będzie po prostu 2a, czyli będą dwie całki e do x razy sinus x dx, czyli to samo przerzucam, minus zmienia się na plus, czyli to samo dodać to samo, to tak zwane dwa to samo, czyli mamy dwie całki. Ok, i prawa strona tutaj zostaje dalej przypisana. Tu się nic nie zmienia, bo żeśmy nic nie zmodyfikowali. I co robimy? Pozbywamy się tej dwójki, czyli dzielimy obustronnie, traktujemy to jako równanie przez 2 i dzięki temu dostajemy wynik, że całka z e do x sinus x dx to jest co? 1/2 i w nawiasie wpisujemy to, co mieliśmy wcześniej, już z nami od jakiegoś czasu było.
I na końcu już możemy zapisać plus C, pozbyliśmy się całki, już wszystko żeśmy podzielili i to już jest wynik. I na samym końcowym wyniku zawsze musi być całki nieoznaczony plus C. I to jest, moi drodzy, tak zwana całka iterowana. Jeżeli chcielibyście więcej przykładów poszukać, będziemy jeszcze robić jeden z tego, co pamiętam. Natomiast większej ilości możecie spokojnie znaleźć i poćwiczyć sobie, bo to jest metoda typowa dla całek iterowanych. A kiedy wiemy, że jest iterowana? Bo w pewnym momencie dostajemy taką samą całkę, która jest z przeciwnym znakiem, bo gdyby to był plus, to po przerzuceniu by nam się wyzerowało, co oznacza, że po prostu coś źle zrobiliście po drodze. No dobrze, czyli mamy poznany następny typ i teraz jeszcze policzymy jeden przykład metodą klasyczną i w przykładzie siódmym już będziemy robić metodą tabelkową. No, nie byłoby całki przy szczęście, gdybyśmy gdzieś nie spotkali się z arkusem tangensem, moi drodzy. I teraz tak, znowu w naszym przypadku mamy dwie funkcje, które możemy wyodrębnić, więc nie trzeba szukać jedynki. I ta dwójka tak naprawdę może być przyporządkowana do arkusa lub do x, nie ma znaczenia. I teraz tak, jaka zasada nas obowiązuje? Poznaliście trzy przypadki. Jeżeli mamy z obu funkcji całkę i pochodną, to bierzemy za u to, co za u bierzemy to, co ma x, czyli x kwadrat i tak dalej, a za dv bierzemy to, co zostało. Natomiast tu z arkusa tangensa nie mamy całki, bo inaczej byśmy sobie mogli poradzić wtedy, więc muszę koniecznie wziąć tutaj za u arkusa tangensa x. Nie ma wyboru. Natomiast wtedy zostaje mi, żeby wziąć za dv, czyli za to, co będę, z czego będę liczyć całkę 2x. I wówczas tak, moje du to będzie 1 przez 1 plus x kwadrat, bo taka jest pochodna z arkusa tangensa. Natomiast całka z 2x to jest po prostu x kwadrat, bo to będzie 2 razy x kwadrat przez 2. Skróci się dwójka, więc możemy zapisać sobie x kwadrat. Zamykamy naszą tutaj przegródkę. No i co? I lecimy, już teraz nie zapisuję, próbujcie się uczyć na pamięć albo wzrokowo. U razy v i można x kwadrat zapisać z przodu, mnożenie jest przemienne, minus całka z v razy du. I x kwadrat już może być wrzuconym do licznika, tutaj, żeby nie zapisywać go z boku, mogę zapisać go w taki sposób. Czyli tu to było razy 1, te jedynki, ale już pomnożyłam, więc jest w liczniku. I zawsze dopisuję dx. No i dostaliśmy taką bardzo ładną całkę. I co z tym zrobić? No czasami na tym etapie dostaniecie coś nietypowego. Czasami trzeba skorzystać na przykład z metody podstawiania, a czasami z tak zwanej metody kombinowania. I tu jest metoda kombinowania. W tym przypadku, bo jest to całka funkcji wymiernej, co będzie w następnej części, czwartej kursu, musimy zrobić tak, żeby przypodobnić licznik do mianownika. Czyli dodajemy 1 i odejmujemy 1, żeby tą jedynkę potem wyzerować. Dlaczego to robimy? Sobie to rozbijemy na dwie całki. Oj, tutaj się za dużo zrobiło zamieszania, czyli będzie x kwadrat. Początek przepisujemy, żebyście pamiętali o nim. Ponieważ jest minus, więc otwieramy nawias i rozbijemy sobie to na dwie całki. Pierwsza całka to będzie całka x kwadrat plus 1 przez 1 plus x kwadrat. Mam nadzieję, że widzicie, że to będzie równe 1 po prostu. I tu będzie minus całka z 1 przez 1 plus x kwadrat dx. Czyli rozbiliśmy sobie to, żeby skrócić to, co nam przeszkadza. I generalnie dlaczego nam to przeszkadza? Bo jeżeli ja tu skrócę i tu będzie po prostu całka z jedynki, całkę z jedynki umiem policzyć. I całkę z tego też macie we wzorach. Robiliśmy takie w pierwszej części. To jest po prostu arkus tangens. Dlatego ta sztuczka pozwoliła mi uniknąć korzystania z jakichś metod dodatkowych, tylko z wzorów podstawowych. Dlatego warto znać, kiedy pojawia się tutaj potęga podobna jak w mianowniku, warto wiedzieć, jak użyć czegoś takiego. No to co? Przepisujemy i liczymy całki. Jeszcze w nawiasie zostawimy sobie. Całka z jedynki, jak pamiętacie, to jest po prostu x. I całka z tamtego, tak jak wspominaliśmy,
to jest arkus tangens x. I na końcu mogę napisać poza nawiasem plus c. I teraz mogę sobie opuścić nawias, żeby to wyglądało elegancko. Czyli mam minus x plus arcus tangens x i na końcu plus c, moi drodzy. I tak to wygląda. Ciekawa sytuacja z arcusem jest taka, że zawsze on gdzieś się pojawi. Jak macie całkę z arcusa tangensa i liczycie metodą przeszczęści, to poza tą częścią, gdzie on musi się pojawić po prostu, to zawsze gdzieś jeszcze sam się pojawia. Więc to też warto mieć na uwadze. Ogólnie jak będziecie liczyć całki, to tam jest dużo rzeczy, które można tak sobie zauważyć, że coś ma być jakieś. I te obserwacje pomagają potem w weryfikacji tego, czy po prostu liczycie dobrze, czy źle. Taka trochę intuicja całkowa. W przykładzie siódmym zastosujemy metodę tabelkową, czyli tak jak wspominałam na początku, tabular method, która bardzo w sposób niesamowicie prosty i przejrzysty pozwoli nam uniknąć sytuacji, kiedy na przykład będziemy musieli wielokrotnie robić całkować przez części. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Metoda ta, dodam tylko, jest udowodniona i poprawna matematycznie. Po prostu można by przyjąć, że jest to taka tabelkowy zapis uogólnionej metody całkowania przez części. Po prostu naprawdę wizualnie daje sporo do myślenia. Jak się to zapisuje? Przede wszystkim zaczynamy tak samo, wyodrębniamy dwie funkcje i my to mamy. I teraz robimy tabelkę. I ta tabelka będzie się składała z trzech kolumn. W pierwszej będzie znak, w drugiej pochodna, w trzeciej całka. Znak zawsze zaczyna się od plusa i na zmianę idzie z minusem, ale zawsze zaczyna się od plusa. I teraz generalnie tu chodzi o to, że znowu dobieracie coś za pochodną, coś za całkę. I my, odnosząc się do klasycznej metody, to jest tak jakby U i to jest tak jakby DV. Po prostu. I teraz tak, co się dzieje? Co mam wziąć za pochodną, co za całkę? Co za U, co za DV? Jeżeli wiecie już, pamiętacie troszeczkę, to jeżeli z obu funkcji mamy i całkę, i pochodną, i mamy x-a, to x do trzeciej musi iść za u, bo chcę redukować jego potęgę. Czyli tu muszę wstawić x do trzeciej. Wtedy za całkę idzie ta druga funkcja, czyli cosinus x. I chodzi o to, że w tej metodzie tabelkowej liczycie sobie pochodne i całki. Do pewnego momentu. Do którego? Za chwilę zauważycie. Zaczniemy od pochodnej. Pochodna z x do trzeciej to jest 3x kwadrat. I teraz liczycie pochodną z 3x kwadrat. To jest 6x. Pochodna z 6x, przedłużymy sobie, to jest 6. Oj, przepraszam. I pochodna z 6 to jest 0. Dalej pochodnej nie policzę, no bo 0 jest 0, 0 jest 0. I to jest tak zwany stop. Pierwszy przystanek w metodzie tabelkowej. Czyli tu jest stop. Jak wychodzi mi 0 przy pochodnej? I do tego doliczam całki. Czyli tak, całka z kosinusa to jest sinus. Całka z sinusa to jest minus kosinus. Całka z minus kosinusa to będzie minus sinus. I stop. I teraz co robię? To będę sobie stosować mnożenie na krzyż. W tej sytuacji pokażę Wam każdy, bo są trzy przystanki, tak jak były trzy reguły stosowania metody klasycznej, kiedy co się postawia za co, tak są tu trzy przystanki. I teraz tutaj mamy generalnie tak, idziemy na skos, takie strzałki sobie najlepiej porobić i będziemy wymnażać, ale na jakiej zasadzie? Najpierw patrzymy na znak, plus, i to jest już wynik, moi drodzy. Plus x do trzeciej razy sinus x. Minus 3x kwadrat razy minus cosinus x. Plus 6x razy minus sinus x. Minus 6. I tu, jak nam zabraknie, to doliczamy całkę po prostu i tyle. Czyli to będzie po prostu cosinus x. Czyli minus 6 cosinus x i byłby plus
zero symbolicznie zapiszę, żebyśmy wiedzieli, że to zero tam jest. I zobaczcie, tu już nie ma całek, bo to już jest wynik. Czyli mogę dopisać plus c. No i teraz porządkujemy sobie. Czyli to będzie tak, x do trzeciej razy sinus x. Minus i minus da mi plus 3x kwadrat razy cosinus x. Minus 6x razy sinus x. Minus 6 cosinus x. No i plus c. I teraz tak. To jest już wynik tej całki. Dla porównania, wasze zadanie domowe, zróbcie to sobie klasyczną metodą przeszczęści. Ten przykład. Zobaczycie, że tam trzeba będzie 3 razy robić, czyli będziemy te przegródki robić 3 razy i w nich można się zaplątać, bo trzeba będzie zawsze ten początek przepisywać. Więc jest tutaj co myśleć. Natomiast ta tabelka przejrzysta pozwala nam podać od razu wynik, bez możliwości, znaczy zredukując ten błąd, możliwość popełnienia po prostu błędu. Dlatego ja serdecznie zawsze polecam metodę tabelkową, kiedy wiecie, że macie całkować wielokrotnie, po prostu przy szczęści. W innych przypadkach też ją polecam, bo ona jest ogólnie fantastyczna i bardzo przejrzysta, o ile po prostu nauczycie się, kiedy jaki przystanek jest. Pokażemy wam i pamiętajcie, ona jest, jakby to jest metoda przy szczęści, zapisana tylko w formie tabelki. Jest poprawna matematycznie, to nie jest jakieś dziwne udziwnienie, jak gdyby się tam wykładowca chciał powiedzieć, że to jest jakaś nieprawda czy coś, to wszystko jest, bazuje na tym klasycznym zapisie, tylko jest po prostu lepiej zapisane. No i teraz pokażemy wam dwa kolejne przystanki i będziecie sobie próbować w domu może policzyć te poprzednie przykłady tą metodą. Kolejny przykład przed nami. Tutaj mamy jaką sytuację? Mamy dwie funkcje, które sobie możemy od razu wyodrębnić. I teraz tak, i z 3x kwadrat, i z e do 5x jestem w stanie spokojnie policzyć i całkę, i pochodną. Ale ponieważ mam pod moją funkcją 3x kwadrat, więc z tego będę liczyć pochodną. Czyli tak jakby to stawiam za moje u. Czyli to będzie 3x kwadrat, no a resztę daję za całkę, czyli za e do 5x idzie za całkę. Czyli tu jest jakby dv. I teraz co się działo dalej? Pamiętamy, że tu jest znak, który się zmienia od plusa, minus, plus, minus na zmianę, ale konieczne jest to, że zaczynać od plusa. I teraz sobie po prostu robimy pochodne i całki i zobaczymy, do jakiego przystanku dojdziemy. Pochodna z 3x kwadrat to jest 6x. Pochodna z 6x to jest 6. I jak się domyślacie, pochodna z 6 to jest 0. Czyli stopujemy tutaj. I teraz doliczamy do tego całki i tu musicie sobie pomóc albo jakimś ciekawym przekształceniem, o którym mówiłam przy kursie całkowania przez podstawianie, albo po prostu domyślicie się o pewnej rzeczy, że jeżeli całkuję e do 5x, to tak naprawdę wyrównując stałe muszę dopisać 1/5 e do 5x, jeżeli liczę z tego całkę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli policzę z tego pochodną, to będę miała e do 5x razy 5 i razy 1/5 skrócą mi się i dzięki temu będę miała to, co na początku. Dlatego muszę w całkach podzielić przez stałą, a w pochodnych pomnożyć przez stałą. Natomiast możecie też spokojnie obok sobie wziąć i policzyć całkę z tego przez podstawienie za 5x, żebyście mieli pewność. I teraz liczymy całkę z tego. Czyli to będzie 1/5, która jest tu, razy 1/5, która będzie pochodziła z tej funkcji, razy e do 5x, czyli tak naprawdę 1/25 e do 5x. I tu się, moi drodzy, zatrzymujemy, bo powstało 0. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy doliczać jeszcze jedną całkę. Czyli tutaj mamy stop, ze względu na to tutaj 0. I teraz robimy skosy, czyli będziemy mnożyć w taki sposób. Czyli jak tu mamy strzałkę, to znaczy, że trzeba będzie dopisać, to już możemy to zrobić. Czyli to będzie znowu całka z tego, czyli to będzie 1/25 razy 1/5, czyli 1/125 razy e do 5x. I teraz, moi drodzy, lecimy z naszym schematem. Czyli to się równa tak. Plus 3x kwadrat razy 1/5 e do 5x minus
6x razy 1/25 e do 5x plus, i tutaj sobie przeniesiemy, 6 razy 1/125 razy e do 5x plus 0 i plus c, bo nie ma całki. I to jest, moi drodzy, wynik. Oczywiście my sobie zapiszemy to trochę bardziej elegancko, czyli na przykład zrobimy 3/5 x kwadrat razy e do 5x, potem będzie minus 6/25x razy e do, o tutaj nie zapisałam x-a, e do 5x plus, i tu będzie 6/125 e do 5x plus nasza stała c. I teraz, moi drodzy, sytuacja jest taka, że jeżeli policzycie sobie pochodną z tego, do czego bardzo serdecznie zapraszam, dostaniecie to wyrażenie i poćwiczycie pochodne. Widzicie tu ciekawą tendencję, że tu spada po prostu potęga x-a aż do wyrazu, który zawiera tylko e do 5x. A dlaczego? Bo jestem w stanie bez metody, tylko z jakichś przekształceń policzyć całkę z e do 5x, tak o. I tu są ciekawe ponownie obserwacje związane z tymi całkami przez części i nie tylko. Czyli tutaj nasz przystanek po raz kolejny to było 0. W następnym przykładzie pokażemy następny. Kolejny przykład wygląda troszeczkę groźnie może. Chociaż mnożenie nie jest takie straszne wzrokowo jak dzielenie, to jednak widzimy logarytm z pierwiastka. Jak sobie z tym zadaniem poradzić? Przede wszystkim bardzo serdecznie zachęcam do usuwania problemów pierwiastka z logarytmu. To znaczy, ja tą moją całkę mogę zapisać w taki sposób, że mam x do trzeciej razy logarytm x, pierwiastek jest tylko przy x, do jednej drugiej. Dlaczego? Bo z własności logarytmu mogę tę jedną drugą przenieść przed logarytm. Jeżeli nie pamiętacie, w tablicach maturalnych macie tę własność chociażby. Czyli to może wejść tutaj przed logarytm, pod warunkiem, że jest związane tylko z argumentem, a nie z całym logarytmem. Czyli dotyczy tylko tego x, który tutaj jest. Czyli to zapiszę jedną drugą, a ja jedną drugą mogę wyłączyć przed całkę przecież. I zobaczcie, że problem się troszeczkę rozwiązał. Nie trzeba będzie się potem męczyć i, tak jak mówię, zachęcam, żeby to robić. To nie jest takie straszne. No dobra, i teraz tak. Co się dzieje? Mamy dwie funkcje pod naszą całką. Jedna to jest x do trzeciej, a druga to jest logarytm z x. Jedna druga stała, już nas nie męczy. I teraz tak. To jest ten typ całki, kiedy tylko z x do trzeciej mam całkę, a z logarytmu nie mam. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, no to muszę wziąć logarytm za pochodną, czyli jakby za nasze u w tej metodzie tabelkowej, no bo inaczej nie policzę, a za całkę idzie x do trzeciej. No to sobie teraz będziemy próbować tutaj ogarnąć tę tabelkę. Czyli mamy najpierw mieć plus, minus, plus i tak dalej. Liczymy najpierw pochodne, czyli będzie 1 przez x, z 1 przez x jest minus 1 przez x kwadrat i tak dalej. A tu całka to będzie 1/4 x do czwartej, potem będzie 1/20 x do piątej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przestać działać? Tu jest drugi przystanek. W momencie, kiedy pozbyliście się funkcji, całki nie znaliście. Czyli jeszcze raz, jeżeli mamy na przykład logarytm i policzyliście tu pochodną, czyli w tym momencie usunęliśmy problem, bo już nie ma logarytmu. Tak mówiąc w skrócie. Zniknął nam problem funkcji, której całki nie znamy. Bo całkę z 1 przez x już znamy. To jest logarytm, ale to nie o to chodzi, o tym nie myślcie. Czyli w momencie, kiedy znika nam funkcja problematyczna w naszej tabelce, to jest stop. I teraz wystarczy co zrobić? Pomnożyć na skos, ale tak trochę inaczej. Mnożymy wtedy w taki sposób. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi bardziej. Czyli generalnie sytuacja jest taka. Mamy jedną drugą, otwieramy nawias kwadratowy i rozpisujemy. Czyli to będzie plus logarytm razy to, czyli razy 1/4 x do czwartej, tak jak strzałka mówi, minus, i uwaga, pojawia się całka. Mnożenie na skos powoduje brak całki, ale mnożenie na tym samym poziomie w metodzie tabelkowej powoduje, że wstawiamy całkę. Czyli to jest 1 przez x razy 1/4 x do czwartej dx. Faktycznie, gdybyście tu klasycznie zastosowali metodę przez części,
to ona by wyglądała dosyć podobnie. Nawet jeżeli chodzi o czasowo, to nawet może byłaby i krótsza, jeżeli chodzi o rozpisywanie. Dlatego, tak jak mówiłam na początku, metoda tabelkowa jest wyśmienita w przypadkach takich jak wcześniej, gdzie bardzo wiele razy musicie całkować przy szczęście. Niemniej mamy tak, tego plusa tu może nie napiszę do końca, bo będzie się kojarzył, że będzie plus. I teraz tak, opuszczając nawias mamy tak, jedną drugą logarytm naturalny z x razy 1 czwarta x do czwartej. Odjąć jedną drugą całki i tu mamy jedną czwartą i tu skrócą się, bo tu będzie tak jakby x przez 1. Czyli to będzie x do czwartej przez 1, czyli zostanie mi x do trzeciej, bo ten x i ten x się skrócą. Będzie x do czwartej przez x, czyli x do trzeciej. I co się teraz dzieje? Ten całkę spokojnie policzę, stałą mogę wyłączyć przed i wymnożyć z jedną drugą. I całkę z x do trzeciej to nie ma problemu. Czyli przede wszystkim tu poporządkujemy te stałe, czyli będzie 1 ósma razy logarytm z x i ten x do czwartej tu wstawię, dlatego żeby się nie wymnożył przypadkiem z logarytmem. I teraz mamy tak, minus 1 ósmą, jak je wymnożę, razy i całka z x do trzeciej to jest 1 czwarta x do czwartej plus c. Ale nadal nam się nie podoba, bo tutaj się zrobiło zamieszanie ze stałymi, czyli mamy 1 ósmą x do czwartej logarytm x minus 1 trzydziesta druga x do czwartej plus c. I wygląda to w taki sposób. Im więcej jakichś komplikacji tu jest, jakieś nawiasy, funkcje wielomianowe, tym ten wynik będzie ciekawszy po prostu. Dlatego generalnie po prostu no, musicie mieć to na uwadze. No i tak, tak jak mówiłam, możliwe, że klasyczna metoda może być tu dużo krótsza, ale mimo wszystko warto spróbować sobie to zrobić metodą tabelkową, jak się przyzwyczajicie na przykład, bo to dosyć też dobrze wygląda. Kolejny przykład przypomina nam już jeden, który mieliśmy wcześniej, tylko tam była funkcja sinus x. I moi drodzy, przypominacie sobie, że to była całka iterowana. Jeżeli się tak nauczycie wzrokowo trochę patrzeć i policzycie tych przykładów, to też będziecie wiedzieć, jak się zachować w jakiej sytuacji. No i teraz, jeżeli my wiemy, że to jest całka iterowana, to wiemy, że tu troszeczkę się pojawia galimatias, bo tam się coś powtarza i coś przenosi. Dlatego co tutaj się dzieje? Metoda tabelkowa się przydaje tutaj mocno, bo zabiera nam to ciągłe podstawianie, to ciągłe przez części cały czas tutaj przerywane. Dlatego, moi drodzy, zrobimy to tutaj sobie. I teraz tak, czyli mamy najpierw znak, sobie zróbmy, czyli mamy plus, minus, jeszcze nie wiemy ile razy. I teraz tak, tu mówiliśmy, że nie ma znaczenia, jeżeli pamiętacie, czy podstawimy za pochodną jedną czy drugą funkcję, bo z obu jest i całka, i pochodna. Ale jak się zdecydujemy raz, no to musimy robić za u na przykład tę samą funkcję. W metodzie tabelkowej nie ma takiego problemu, bo już jak jedną wstawię za pochodną, to już muszę liczyć z niej pochodną. Powiedzmy, że wezmę e do 2x tutaj, a tutaj wezmę kosinus 7x. Czyli pochodna z e do 2x to jest 2e do 2x, potem jest 4e do 2x i tak dalej. Zobaczymy, ile razy trzeba będzie jeszcze liczyć. Ale całka z kosinus 7x to jest ta całka, o której mówiłam, której możecie zapamiętać pewne przekształcenie lub też liczyć przez podstawienie za 7x. No i my chcemy zapamiętać, żeby się nie trzeba było tyle liczyć. Wiemy, że trzeba zawsze pomnożyć przez odwrotność stałej, która tutaj jest. No i całka z kosinusa to jest sinus, czyli będzie sinus 7x. Teraz dalej, liczymy całkę z tego, czyli to będzie 1 siódma razy kolejna 1 siódma, czyli 1 49. No ale tym razem całka z sinusa to jest minus kosinus x, czyli mam minus kosinus 7x. I kiedy mam zrobić stop? Bo nie ma co ukrywać, jest to pewien algorytm. I robimy stop właśnie w tym momencie, kiedy dostajemy tutaj te funkcje, które mamy pod całką. No i my mamy e do 2x i kosinus 7x. Stałe są, nie mają znaczenia, bo stałe sobie możemy gdzieś przenieść, coś z nimi zrobić. Czyli tu jest stop. Bo pojawiły się funkcje, które mam pod całką, wyjściową. I teraz, moi drodzy, robimy na krzyż, ale
Niestety jest to znowu, jak nie ma zera, to jest pewien problem, dlatego na końcu musimy znowu przemnożyć w taki sposób. Czyli będzie całka jeszcze. No to spróbujmy to rozpisać. Czyli będzie plus e do 2x razy 1 siódma razy sinus 7x minus 2 e do 2x razy, i to mnożymy, czyli będzie 1 49 razy minus cosinus 7x plus całka, bo jest na jednym poziomie, jest 4 e do 2x razy 1 49 razy minus cosinus 7x i dx na końcu. I teraz tak. My wiemy, pamiętamy z tamtego przykładu, że robiliśmy pewne równanie, przyrównywaliśmy całkę wyjściową do wyniku. I tu będzie tak samo, dlatego ja już pozwolę sobie zapisać pewne równanie, które tutaj zmieszczę. Czyli po lewej będzie nasza wyjściowa całka, a po prawej będzie to wszystko tam po prawej, tylko co jest napisane, tylko uporządkujemy trochę. Czyli będzie tak, 1 siódma e do 2x razy sinus 7x, potem mamy minus i minus, czyli plus, potem będzie 2 49, żeby to po prostu miało jakieś widoki, że tak się wyrażę. I tu będzie plus, ale tu jest minus, który mogę wyłączyć i stała będzie 4 49 przed całką. Czyli e do 2x razy cosinus 7x dx. I my pamiętamy, że ponieważ ta całka i ta całka są takie same, mogę przenieść i dodać stałe, czyli tu jest jakby jedynka, jedna cała, dodać 4 49, zamieńmy to sobie na ułamek niewłaściwy, czyli to będzie 53 49 razy całka i to, co zostało po prawej, po prostu przepisuję. Czyli moja 1 siódma. Okay. Jeszcze C nie dodajemy, sobie potem dodamy C, bo chociaż nie ma całki. No i teraz, jak już wszystko przepiszemy, a tak naprawdę my chcemy znać wartość całki bez tej stałej, no to po prostu obustronnie mnożymy przez 49/53 i dzięki temu dostajemy wynik, że nasza całka e do 2x i można sobie zapisać przed nawiasem, może wymnożymy, będzie ładniej. Czyli 49 razy 53 to będzie 7/53 e do 2x razy sinus 7x. Tu się skróci 49 i zostaną 2/53. I na końcu już chcemy mieć idealny wynik, czyli dodajemy plus C. I tak to wygląda i ponownie, tak jak mówiłam na początku tego przykładu, metoda tabelkowa jednak troszeczkę lepiej działa tutaj niż ta klasyczna, bo troszeczkę estetycznie to wygląda niż te wszystkie, jakbyśmy musieli robić przegródki i moglibyśmy się po prostu zamieszać. Weźcie sobie, policzcie tamten przykład metodą tabelkową, a ten klasyczną i dla porównania to po prostu zobaczycie. I teraz będziemy, moi drodzy, liczyć różne ciekawe przykłady. Niebawem będziemy pokazywać przykłady, w których robimy metodę i podstawiania, i przez części. Natomiast będziemy robić trochę na zmianę metodą tabelkową i klasyczną, żeby też troszeczkę się przyzwyczaić, może trochę bardziej przekonać. No ale to tak naprawdę wy zadecydujcie, którą bardziej wolicie liczyć. Policzymy teraz sobie całkę z arkusa tangensa x, gdzie faktycznie nie ma tutaj żadnego dodatku przed, czyli jak znajdujemy drugą funkcję, musimy dopisać jedynkę. Czyli nasza jedynka jest naszą jedną z funkcji i drugą jest arkus tangens x. Jeżeli sobie przypominacie, jak to robiliśmy wcześniej, to będziecie wiedzieć, że arkusa tangensa musimy podstawić za u, ponieważ nie mamy z niego całki, bo inaczej byśmy mieli wynik zadania. Natomiast za dv idzie 1 i wtedy nasza pochodna z arkusa tangensa to jest 1 przez 1 plus x kwadrat, a całka z jedynki to jest po prostu x. I tak to wygląda. No i teraz stosujemy nasz wzór. Myślę, że większość już z Was wie po prostu, jak ten wzór idzie.
Czyli co mamy? U razy V, czyli mamy x razy arcus tangens x, minus V razy du, czyli oczywiście pod całką x dzielone przez 1 plus x kwadrat dx, bo sobie spokojnie tego x mogę wrzucić do licznika. I tu, moi drodzy, jest ciekawa sprawa, dlatego że ta całka tutaj, która nam powstała, możemy ją na wiele sposobów policzyć, ale te wszystkie sposoby sprowadzają się i tak do metody podstawiania, ponieważ możemy skorzystać z tego sprytnego twierdzenia, o którym mówiłam w części drugiej, a możemy po prostu podstawić. My chcemy poćwiczyć, przepisujemy sobie tę całkę tutaj pod spodem, tylko i wyłącznie tę całkę, bez znaku nawet o minus tu z przodu, i próbujemy ją policzyć metodą podstawiania. Dlaczego ją przepisuję? Dlatego, że tu, gdybyście zaczęli podstawiać, to byście musieli podstawiać też tu. To jest pewna taka szczegółowość, że tak powiem, matematyczna. Jeżeli się już decydujemy, że jest czymś t albo x, no to trzeba by było to uwzględnić wszędzie. Dlatego my sobie tutaj podstawimy, nasze t to będzie cały mianownik, czyli 1 plus x kwadrat, wówczas dt to jest 2x dx, czyli za to mamy t, a x dx możemy sobie wyliczyć stąd. Czyli mamy x dx, to jest po prostu 1 druga dt, moi drodzy. I teraz tak, wstawiamy sobie za x dx 1 drugą dt, pod spodem piszemy t, czyli za 1 plus x kwadrat jest t. No i dostajemy całkę po wyłączeniu jednej drugiej, dostajemy dosyć łatwą całkę. To jest po prostu logarytm naturalny z t, czyli to jest 1 druga logarytm z wartości bezwzględnej z t plus c. I oczywiście pamiętamy o czym? Żeby wrócić do podstawienia, czyli z powrotem mamy 1 druga logarytm i mamy 1 plus x kwadrat plus c. Inaczej to nie ma sensu, bo my zaczynaliśmy w x-ach, więc kończymy w x-ach. I teraz wracamy do góry i u góry po prostu wpisujemy sobie ten początek, nie zapominamy o nim, czyli mamy x razy arcus tangens x minus i ten wynik, czyli 1 druga logarytm 1 plus x kwadrat plus c. Oczywiście można się tu przyczepić do rzeczy takiej, że tu powinno być minus c, skoro to bym dała w nawias i odjęła. Dlatego napiszę tu plus c1, żeby było wiadomo, że to jest po prostu nie to samo c, tylko inne niż to, co było poniżej. Ale tak naprawdę jest to troszeczkę bez znaczenia, bo c jest ogólnie stałą dowolną. No dobrze, czyli jak widzicie, można łączyć metody podstawiania i przeszczęści w różne kolejności. Czasami trzeba najpierw podstawić, potem liczyć przeszczęści, a tutaj mieliśmy odwrotnie. Natomiast, tak jak mówiłam, całki im dalej w las są coraz ciekawsze, dlatego trzeba mieć na uwadze dużo rzeczy i warto po prostu mieć podstawy bardzo dobrze zrobione, bo jak widzicie, żeby liczyć całki przez podstawienie, musicie umieć wzory podstawowe. Żeby liczyć całki przeszczęści, czasami trzeba też podstawić. Więc naprawdę proszę nie omijać metod. Kolejny przykład spróbujemy sobie policzyć metodą tabelkową. Czyli co wiemy? Przede wszystkim mamy pod całką problematyczną funkcję logarytm kwadrat x i możemy od razu zapisać, żeby nam się nie myliło, że ten kwadrat przy logarytmie dotyczy całego logarytmu, nie tylko x-a, tylko całego. Czyli nie mogę go w żaden sposób wyłączyć przed logarytm, niestety własność działa trochę inaczej. I teraz tak, jak to zrobić? My wiemy, że nie mamy całki z logarytm kwadrat x, więc on idzie tutaj. I za x-a idzie tutaj całka. Znaczy x idzie za całkę, czyli mamy tu nasze tak jakby u i tak jakby nasze dv. I teraz tak, kiedy chcemy policzyć pochodną, to widzimy, że tu będzie pochodna złożona. Czyli tu będzie wynik ostateczny, 2 logarytmy z x przez x. Dlaczego? Bo trzeba tu policzyć najpierw pochodną zewnętrzną z potęgi, czyli 2 razy logarytm x do pierwszej i razy pochodna wewnętrzna, czyli z logarytmu, czyli 1 przez x. Jak to ładnie złożę do kupy, to będzie coś takiego. Natomiast całka z x to jest 1 druga x kwadrat. I teraz przyjrzyjmy się temu tak ciekawie dosyć, bo gdybym chciała teraz policzyć pochodną następną, bo o czym mówiłam, że przystanek jest wtedy, jeden z przystanków z trzech, kiedy znika problematyczna funkcja. No logarytm w dalszym ciągu jest problemem dla nas, bo nie mamy z niego całki.
to mimo to zobaczcie, że gdybyście chcieli, spróbujcie sobie w domu policzyć następną pochodną, to logarytm dalej nie zniknie, więc ja tutaj napiszę coś takiego. Bo cały czas on będzie z nami, bo mamy wzór na pochodną ilorazu, że pochodna z licznika razy mianownik niezmieniony minus niezmieniony licznik i tak dalej, i tak dalej. I nagle okaże się, że ten logarytm nie chce nam zniknąć. Co więcej, wyrażenie nam się pogarsza, bo tu rośnie potęga x, tutaj w ogóle się dzieją dziwne rzeczy. Co wtedy? A zdecydowaliśmy się robić to metodą tabelkową. Wtedy, moi drodzy, zatrzymujemy się w momencie pierwszej pochodnej. Bo jeżeli widzimy, że sytuacja się pogarsza, to lepiej albo się przerzucacie na klasyczną metodę UIDV i próbujecie tam coś zrobić, jeżeli się nie czujecie w tej tabelce, albo stopujecie i wtedy budujecie tę całkę w taki sposób, który Wam pokazywałam przy drugim i trzecim przystanku. Czyli wówczas, jak nie pojawia się tu zero, a nic, to mamy na skos i w tym samym poziomie. Dlaczego? Bo istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że całka, którą otrzymacie, będzie... No, trzeba będzie ją policzyć w jakiś sposób, ale będzie dużo łatwiejsza niż ta, którą byście dostali po n krokach pochodnej. No dobrze, czyli generalnie robimy tak. Mamy plus logarytm x kwadrat razy 1 druga x kwadrat minus całka to razy to, czyli mamy 2 ln x przez x razy 1 druga x kwadrat dx. I moi drodzy, tak, widzimy, że pod całką nam się zaczyna skracać coś, to jest dobry znak. Czyli dwójki się skrócą i skrócą się x-y. To znaczy jeden x zostanie, ale to zawsze lepiej niż więcej. I teraz tak, przepiszemy sobie to, czyli będzie tak, 1 druga x kwadrat razy logarytm kwadrat x, tak będzie elegancko. I tu będziemy mieć całkę x razy ln x dx. W taki sposób. I ta całka już jest bardzo fajna, bo ją mogę naprawdę sprawnie policzyć metodą tabelkową, czyli zobaczcie, dwie tabelki do jednej całki, to jest ciekawa całka. Możecie ją spokojnie spróbować policzyć metodą klasyczną przez części i też tam trzeba będzie robić dwa razy i troszeczkę pokombinować, dlatego róbcie tak, jak się czujecie. I znowu, ln x musi iść za pochodną, x musi iść za całkę, czyli pochodna tutaj jest 1 przez x, a tu 1 druga x kwadrat. I co się okazuje? Tu już od razu mogę zrobić przystanek, bo już mi zniknął ten nieszczęsny logarytm, który nie zniknąłby tutaj. Czyli rozpisuję. Przepisuję początek, nie zapominam o nim. Co więcej, muszę dać minus i nawias, żeby pamiętać o zmianie znaków. Czyli mam zgodnie z tą tabelką teraz plus, którego nie napiszę, żebyśmy się nie pomylili, czyli po prostu będzie ln x razy 1 druga x kwadrat, minus, znowu całka nas nie opuszcza, to razy to, czyli będzie 1 druga x kwadrat razy 1 przez x i oczywiście dx. Mimo to, że całka dalej jest z nami, no widzicie, że tu już wyjdzie dosyć fajny wynik, bo tu się skrócą x-y i zostanie tylko 1 druga x. No i to już jest dosyć łatwe do policzenia dla nas, więc opuścimy sobie nawias, poporządkujemy troszeczkę, czyli będzie 1 druga, którą można wyłączyć, razy 1 druga x kwadrat i oczywiście plus c. I żeby było jeszcze bardziej elegancko, można zauważyć przy okazji, że spadają potęgi logarytmu. To też jest dosyć ciekawe tutaj w tym zadaniu. X kwadrat plus c. I to jest wynik ostateczny, moi drodzy. Tak jak mówiłam, jak zastosujecie klasyczną metodę przez części, może troszeczkę mniej się nawet namęczycie, może tej treści będzie dużo mniej, ale i tak trzeba będzie dwa razy zastosować. Tabelka jest super ekstra, tylko też trzeba uważać na to, co tam się dzieje przy bardziej skomplikowanych przykładach. Kolejny przykład to bardzo ciekawa całka, która ma w sobie dwie funkcje, bo funkcją zewnętrzną jest kosinus, wewnętrzną jest logarytm, ale to jest traktowane jako jedna funkcja. Czyli gdybyśmy chcieli wyodrębnić tutaj dwie funkcje, to niestety mamy tylko jedną i oczywiście ukryta zawsze jest jedynka. No więc moi drodzy, kiedy będziemy wstawiać do naszej UIDV nasze funkcje, to co będziemy musieli wziąć pod uwagę?
No to, że my nie mamy przede wszystkim całki z cosinus lnx, czyli muszę to wziąć za u. No i za dv muszę wziąć jedynkę, czyli moją drugą funkcję. No i teraz jak się zabrać za zadanie tego typu? No więc moi drodzy, przede wszystkim pamiętajcie, że pochodna z u to jest pochodna złożona. Czyli jak chcę policzyć du, to policzę pochodną z kosinusa jako funkcji zewnętrznej, czyli to jest minus sinus logarytm z x. I teraz z funkcji wewnętrznej, czyli z logarytmu jest 1 przez x. I teraz całka z jedynki to wiemy, że jest po prostu x. No i teraz idziemy naszym wzorem. U razy v, czyli mamy x razy kosinus ln x minus całka v razy du. I możemy już powolutku sobie upraszczać. Jeżeli wymnożymy x razy to, to mi się skróci 1 przez x z x i zostanie 1. Czyli zostanie mi pod całką tylko minus sinus logarytm x dx. No i teraz uprościmy sobie znaki i okaże się, tutaj można zrobić minus i minus daje plus, i okaże się, że ta całka dalej nie jesteśmy w stanie jej policzyć, bo to jest dalej bardzo podobna całka do tej, co była wcześniej, czyli znowu muszę zastosować metodę przeszczęści. I jeżeli wcześniej już musiałam wziąć kosinus za u, to tak samo tutaj muszę za u wziąć sinus. No i tak samo ukryta jest jedynka tutaj obok, czyli za dv idzie 1. Czyli mam za moje du, co robię? Znowu pochodna złożona, czyli najpierw sinusa, to jest kosinus i z logarytmu 1 przez x i całka z jedynki to jest x. No i myślę, że niektórzy z was już wyczuwają powolutku, o co chodzi, ale zapiszemy to, czyli przepisujemy początek plus u razy v, czyli będzie x sinus logarytm z x minus całka i tu się też x skrócą i zostanie co? Kosinus logarytm z x. I co to jest za całka? Kolejny przykład całki iterowanej, czyli całki, która się powtarza, bo w tym momencie dostaliśmy to, co mieliśmy na początku, czyli i ze zmienionym znakiem, bo gdyby to był plus, mielibyśmy problem, to znaczy, że gdzieś skopaliśmy. Więc wypisujemy wszystko w jednej linijce, czyli ta pierwsza wyjściowa całka równa się i piszemy to, co nam tutaj powstało. No i myślę, że już pamiętacie, co robiliśmy. Przenosiliśmy sobie, tu mamy dwie takie same całki, czyli przenosimy i zmieniamy znak, czyli będziemy mieć dwie całki z kosinus ln x dx i tu tą część przepisujemy. Czyli kolejny przykład, który troszeczkę rzadziej występuje, ale występuje. I teraz dzielimy przez 2, czyli przez tą stałą, która tutaj stoi. I mamy wynik naszej całki, czyli całka z kosinus logarytm x dx. To jest po prostu 1/2. I tutaj mamy nasz wynik. I wtedy możemy na końcu wpisać sobie plus c. Jak policzycie z tego pochodną, to dostaniecie wyjściową całkę. Polecam ćwiczyć te pochodne złożone. Możecie jako zadanie domowe zrobić sobie sinus logarytm x na tej samej zasadzie i można to dołączyć do listy całek iterowanych. To nie tylko tamta z e do x sinusem albo kosinusem, macie też taką i jeszcze jest wiele innych. Zatem polecam utworzyć sobie taką listę, żeby po prostu nie zostać zaskoczonym gdzieś na kolokwium i co wtedy trzeba zrobić. Całka iterowana, nic takiego strasznego. Kolejny przykład policzymy sobie metodą tabelkową i możecie powolutku sami już wykorzystywać to, czego się nauczyliśmy. Czyli tak, mamy x kwadrat i mamy sinus 2x plus 3. Z obu mamy i całkę, i pochodną. Ponieważ jest x kwadrat, dlatego chcemy x kwadrat umieścić tutaj, za pochodną, czyli nasze u w metodzie klasycznej. I resztę idzie za całkę. Jak to było w metodzie tabelkowej?
Tu sobie próbujemy liczyć pochodne, aż dojdziemy do jakiegoś ciekawego wyniku. Zobaczymy. Tu jeszcze sobie zrobimy. I teraz mamy pochodna z 2x, to jest 2 i 0, czyli mamy stop. I teraz, moi drodzy, doliczamy do tego całki. No i teraz musimy się zastanowić, jak tę całkę policzyć. Zadanie domowe kolejne, więc troszeczkę pracy dla Was będzie. Policzyć sobie tę całkę metodą podstawiania za argument. My sobie już policzymy to, wiedząc, że pochodna z 3 to jest 0. Natomiast 2x to jest 2, czyli muszę wziąć odwrotność mojej stałej. Pochodna z sinusa to jest minus kosinus. I trójką się nie muszę przejmować, bo ona mi się, tak jak mówię, zeruje. Czyli mogę zapisać to trochę tak, jakbym miała sinus 2x bez tej trójki. I teraz całka z tego to będzie znowu 1/2, czyli razem da 1/4. Pochodna, przepraszam, całka z kosinusa to jest sinus, ale minusa mam, muszę pamiętać, że on był wcześniej. I mamy coś takiego. Tak jak mówię, musicie sobie sami wziąć i policzyć, żeby mi wszystkiego tutaj nie brać na wiarę. I pamiętamy, że zawsze i tak doliczaliśmy jeszcze jedną całkę. Możecie to zrobić potem, możecie to zrobić teraz. Czyli to będzie 1/8 i całka z tego to będzie sinusa jest minus, kosinus, minus i minus da mi plus. I mamy znowu nasz argument. I teraz, moi drodzy, robimy naszą metodę, czyli mnożymy sobie na krzyż bez całki, bo mamy tutaj na krzyż i mamy 0. I to jest ten przystanek, który nie ma, nie pojawia się całka w ogóle już później. Czyli mamy tak. Plus x kwadrat razy 1/2 razy minus kosinus 2x plus 3 minus 2x razy 1/4 razy minus sinus 2x plus 3 plus 2 razy 1/8 razy kosinus 2x plus 3 i minus 0 i na końcu, bo nie ma całki, plus c. I teraz oczywiście poporządkujemy sobie to jakoś, żeby nie było tutaj tak strasznie. Wyłączymy znak, czyli będzie minus 1/2 x kwadrat razy kosinus 2x plus 3. Minus i minus da mi plus. I tu 2 razy 1/4 to będzie 1/2 x razy sinus 2x plus 3. I będzie plus 2 razy 1/8 to jest 1/4 kosinus 2x plus 3 i zaraz nie piszemy i jest plus c. Jak policzycie z tego pochodną, to da Wam to wyrażenie, które jest pod całką. Natomiast tu trzeba uważać, że są pochodne iloczynu i pochodne złożone. Bardzo fajny przykład, żeby poćwiczyć wiele rzeczy naraz, bo często na zaliczeniach są całki, które mają właśnie sinus 2x plus 3, czy tam jakiejś funkcji liniowej po prostu. I wtedy trzeba wiedzieć, że to albo się liczy sprytnie, jakby patrząc tylko na wyrażenie z x, albo trzeba to zrobić metodą podstawiania. Dlatego miejcie to na uwadze i możecie sobie spokojnie teraz ten przykład też policzyć metodą klasyczną przez części i zobaczycie, że tam trzeba dwa razy zrobić i można się troszeczkę poplątać, ale i tak trzeba policzyć całkę z sinus 2x plus 3, więc czy tu, warto po prostu wiedzieć, jak to się robi. Przykład 15, moi drodzy, policzymy sobie dwoma sposobami. Jest to dosyć typowy przykład, który czasami liczy się przez części. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie pamiętamy wzorów trygonometrycznych, takich troszeczkę dokładniejszych, to można się tą metodą po prostu poratować. Niemniej zaczynamy od tego, że usuwamy x przez 3. Dlaczego? Poprzez podstawienie. Ponieważ jeżeli zostawimy x przez 3, to czy będziemy całkować przez części, czy inaczej, zawsze to x przez 3 będzie się plątać w pochodnych i w całkach. Czyli będziemy musieli to potem jakoś pamiętać, jakoś ogarnąć. Pochodna z x przez 3 to jest 1/3, z x jest 1 i trójka zostaje, bo to jest inaczej 1/3 x. I wówczas wyliczamy sobie, że dx to jest 3 dt. I podstawiamy, moi drodzy, dostając bardzo fajną całkę, czyli to jest sinus kwadrat t razy 3 dt, czyli tak naprawdę 3 całki sinus kwadrat t
dt. I co teraz? Teraz chcemy całkować przez części, czyli zamieniamy sobie sinus kwadrat na sinus t razy sinus t. Bardzo ciekawy zabieg, ale on nie do końca działa tak samo, gdybyśmy podwyższali potęgi sinusa. Ogólnie z funkcjami trygonometrycznymi i ich potęgowaniem pod całką jest ciekawa sprawa. I tam na przykład w Kresickim-Wodarskim jest wyprowadzanie wzoru rekurencyjnego na sinus do entej, gdzie możecie zobaczyć, jak to się zmienia w zależności od tego, czy mam parzystą, czy nieparzystą, czy jestem przy dwójce, czy przy czwórce. Dlatego warto gdzieś to też mieć na uwadze. No i co? Robimy naszą przegródkę. No i z racji tego, że mamy dwie funkcje, one są takie same, ale są dwie. Za u no, wstawiamy sinus t, no i za dv wstawiamy sinus t, nie inaczej. Czyli pochodna du to jest cosinus t, natomiast całka sinus t to jest minus cosinus t. I idziemy naszą metodą, czyli mnożymy tutaj na krzyż minus całka z v razy du. Czyli mamy tak, trójki nie zapominamy, damy ją z przodu, czyli mamy minus sinus t cosinus t, minus całka, ale ten minus wyłączymy potem przed całkę, ten tutaj, więc będzie plus całka z cosinus kwadrat t dt. I nagle okazuje się, bo cosinus razy cosinus to jest cosinus kwadrat. I nagle okazuje się, moi drodzy, że trafiliśmy znowu na coś, co nie umiemy policzyć do końca, bo mamy taką samą sytuację jak na początku, tylko zmienił się na cosinus. I tu jest pewna rzecz, na którą trzeba uważać. Jeżeli byście teraz z rozpędu znowu zrobili tą samą metodą, no bo dlaczego nie, to dostalibyście w pewnym momencie, po prostu wyzerowałoby wam się wszystko. No i sytuacja nie byłaby dobra, bo nie wiadomo byłoby co zrobić. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że jest gdzieś po prostu nie błąd, no tylko trzeba po prostu jakby z innej strony to ugryźć. I jak trzeba to ugryźć? Pamiętamy jeden z podstawowych wzorów trygonometrycznych, który naprawdę myślę, że większość z was zna, bo bardzo dużo się go po prostu używa i się wymaga, jedynkę trygonometryczną, chociażby w tablicach maturalnych jest. I tu niestety trzeba użyć ten wzór. Dlaczego mówię niestety? No bo przecież my chcieliśmy uniknąć na początku używania wzorów trygonometrycznych, ale tak jest, że tych podstawowych przycałkach z funkcjami trygonometrycznymi czasami nie unikniemy. Tak jak żeśmy wyznaczali tangensa, musieliśmy użyć sinus przez cosinus. Wiecie, te wszystkie, co macie takie super podstawowe, jakoś trzeba się z nimi tam zaprzyjaźnić. Czyli wyliczamy stąd cosinus kwadrat t, czyli to jest po prostu 1 minus sinus kwadrat t. I to zastępujemy pod całką po prostu. No i co mi powstanie? Przede wszystkim tutaj wymnożę sobie tę trójkę, czyli będę miała minus 3 sinus t cosinus t, dodać i tu mogę rozbić już na dwie całki, a przed każdą będzie trójka, bo trójka się przez tą całkę też wymnaża, czyli będą trzy całki z jedynki dt minus trzy całki sinus kwadrat t dt. No i wróciliśmy do sinus kwadrat. I większość z was już może się domyśli, że to jest bardzo podobna całka do tego, co było wcześniej, czyli całka iterowana. Jeżeli przyjrzymy się temu i temu, to co widzimy? To są te same całki. Więc jeżeli przyrównam teraz tę całkę tutaj, nie wcześniejszą, bo jest ma x, ale tą z t przyrównam i zrobię równanie po prostu, no to mogę jakoś wyliczyć moją całkę. Czyli zapiszemy sobie pod spodem. Tutaj mamy trzy całki, musimy o tej trójce pamiętać. Równa się i po prostu trzeba będzie ją jakoś, mówiąc wprost, ogarnąć. I teraz możemy wyliczyć sobie całkę tą z jedynki, to będzie po prostu t minus 3 całki sinus kwadrat t dt. No i teraz, moi drodzy, tak, co tutaj trzeba zrobić? Trzeba przenieść to wszystko na tą stronę. Czyli będzie co? 6 całek sinus kwadrat t dt równa się i przepisujemy, co tutaj mamy. Można już dodać c, ale można to zrobić później.
I tu jest pewien haczyk w tym całym zadaniu. Czego my szukamy teraz przy tym równaniu? My nie szukamy sinus kwadrat t całki, tylko szukamy trzy całki z sinus kwadrat t. Dlaczego to jest tak istotne? Bo jeżeli zapomnimy o tym, że tu była trójka, to tu dostaniemy zły wynik, bo za chwilę będziemy chcieli podstawić x przez 3 i okaże się, że brakuje nam tej trójki. Dlatego podstawienie jest trochę haczykiem potem przy iterowaniu, ale jeżeli sobie przypomnimy, czemu ta całka była równa, czyli była równa trzem całkom z sinus kwadrat t, to będziemy pamiętać, żeby tu nie dzielić przez 6, tylko przez 2. I wtedy dostaniemy 3 całki i to nas uratuje. Czyli mamy po prostu 3 całki z sinus kwadrat t dt i tu będą po prostu minus 3 drugie sinus t cosinus t plus 3 drugie t i tu zapiszę już plus c. I o co chodzi teraz? Teraz ja muszę się zastanowić, czemu była równa ta całka. Ta całka była równa całce, która była przed podstawieniem, czyli w tym momencie mogę zamienić sobie bez szkody po prostu t na x przez 3 i po lewej stronie normalnie wpisać całkę wyjściową. Czyli mamy tak, sinus kwadrat x przez 3 po lewej, no bo widzimy, że ta całka była tą całką, dx, a tu za t wpisuję x przez 3, czyli mam minus 3 drugie, sinus x przez 3, cosinus x przez 3, dodać 3 drugie razy x przez 3, czyli będzie po prostu 1 druga x plus c. Tutaj już nie widać, za chwilkę pokażę. O, wygląda to w taki sposób. I to jest, moi drodzy, istotny moment tego zadania, dlatego metoda przeszczęści moim zdaniem troszeczkę tutaj gubi jakby sens tego całego przykładu, za dużo jest tu komplikacji, bo ten przykład wcale nie jest aż taki trudny, jak zobaczycie za chwilę w drugim sposobie, tylko że trzeba zapamiętać jeden dodatkowy wzór prócz tego. I to jest jakby jedyny haczyk w tamtej metodzie, ale poza tym jest dużo, dużo łatwiejsza niż to. Czyli jeszcze raz, pamiętajcie o tej trójce, czemu wyjściowo była równa nasza całka, czyli była trzem całkom sinus kwadrat t, dlatego ja muszę wyliczyć tu trzy całki, a nie jedną. Gdybyście wyliczyli, możecie podzielić sobie przez 6, zobaczycie jaka będzie różnica w wyniku. Zresztą zobaczycie to w następnym przykładzie, który nie używa tej metody i co by było gdyby, dlatego warto, mówię, znać oba sposoby, gdybyście mieli do policzenia tego typu całkę. I można to samo zrobić, gdyby tu był po prostu kosinus kwadrat x przez 3. Drugi sposób, powiedzmy, że pamiętacie, że zachodzi taka zależność, że jeżeli ja mam kosinus 2x, powiedzmy, czy 2 alfa, może tutaj zapiszę 2 alfa, żeby nie było pomyłki, to mogę to zapisać jako kosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. I teraz z tego wzoru, w zależności od tego, co mam pod całką, czy sinus kwadrat, czy kosinus kwadrat, to sobie wyliczam. Ale jak? Zamieniam to, czego nie potrzebuję, z jedynki trygonometrycznej. Czyli w naszym wypadku kosinus kwadrat zamieniam na 1 minus sinus kwadrat alfa z jedynki. To robiliśmy przed chwilą. Ale ten drugi sinus kwadrat jak najbardziej zostaje. Czyli ostatecznie mam kosinus 2 alfa równa się 1 minus 2 sinus kwadrat alfa. I stąd teraz wyliczam sobie sinus kwadrat alfa. Czyli to będzie, moi drodzy, 1 druga razy 1 plus kosinus 2 alfa. Niemniej trzeba... minus, przepraszam, tutaj będzie minus kosinus 2 alfa, bo tu przeniesiemy, to będzie minus. I teraz tak, niemniej trzeba by było się pozbyć jakoś tego x przez 3, czyli podstawienie tutaj będzie to samo, co było wcześniej. Czyli dostaliśmy 3 sinus kwadrat t dt. To, co było, możecie sobie to przypisać. I teraz zastępujemy sinus kwadrat t zgodnie z tą formułą, czyli to będzie 3 razy, jedną drugą mogę już wyłączyć i pod całką będę miała 1 minus kosinus 2t i oczywiście dt. Dlaczego to jest trochę łatwiejszy sposób, jak widzicie, jeżeli pamiętacie wzór? Bo teraz tak naprawdę mam tak, 3 drugie całki z jedynki dt minus 3 drugie całki
cosinus 2t, a to jestem w stanie dosyć sprytnie policzyć. Już liczyliśmy w tym, tutaj w tej części kursu takie cosinus, że tak powiem, ax, tego typu całki. I wiemy, że z jedynki to jest 3 drugie t, a tutaj mamy 3 drugie razy, trzeba stałą wyrównać, czyli będzie 1 druga. Całka z kosinusa to jest sinus i 2t zostaje. I mamy plus c. Teraz trzeba wyrównać stałe i wrócić do x-ów, czyli mamy 3 drugie razy x przez 3 minus 3 czwarte razy sinus. I tu jest pewien problem, bo my mamy jakby problem nie do końca, ale chodzi o to, że my mamy tutaj x przez 3, prawda? A tutaj mamy 2t. Wystarczy, że wymnożę po prostu 2 razy x przez 3. To, co jest pod t, po prostu wstawiam i się nie martwię. Czyli będę miała 2x przez 3 dodać c. I widzę, że coś się dzieje tutaj. Mianowicie tu mi się skraca, czyli będę miała co? Będę miała po prostu 1 drugą x minus 3 czwarte sinus 2x przez 3 dodać c. I tak to wygląda, moi drodzy. Taki jest wynik tej naszej całki. I to, co mówiłam, jest zawarte tutaj. Czyli chodzi o to, że tą całkę, ta różnica, która jest, mogę ją zapisać teraz jako 2 sinus. I teraz, jeżeli mam podwójny kąt, to będzie x przez 3 razy cosinus x przez 3. Kolejny wzór trygonometryczny. I wtedy dostanę tutaj 3 drugie i wszystko będzie się bardzo fajnie zgadzało. Tylko tak jak mówię, no, ten sposób wymaga sporej ilości wiedzy dodatkowej, aczkolwiek w tamtym też nie uniknęliśmy, więc musicie po prostu, wydaje mi się, zobaczyć, co jest dla Was lepsze. Wydaje mi się natomiast, że ta jakby metoda jest troszeczkę łatwiejsza, bo jednak tych linijek jest mniej, mniej całkujecie, więcej po prostu przekształcacie. Całka 16 to kolejna całka, którą trzeba zrobić dwoma metodami. Najpierw przez części, potem metodą podstawienia. Czyli mamy znowu tutaj jedną funkcję, arcus sinus x, i drugą, jako drugą przyjmujemy jedynkę. Czyli mamy tak, za u musimy wziąć funkcję, z której nie ma całki. No, czyli tu na pewno musimy wziąć arcus sinus x, a za dv musimy wziąć jedynkę. Wówczas pochodna z arcusa to jest 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat, natomiast całka z jedynki to jest x. No, tu znajomość pochodnych też jest konieczna, dlatego nie ma co kasować tej wiedzy. No i mamy tak, u razy v, czyli mamy x razy arcus sinus x. Ten x z przodu piszę celowo, żeby przypadkiem nie wymnożyć go z tym x-em, nie można. Odjąć całka z x przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat dx. Mogę wrzucić tego x-a od razu do licznika po prostu. I teraz mam całkę tu, którą policzymy sobie pod spodem. Tak jak wspominałam wcześniej, no jak już podstawiacie, to lepiej, żeby osobno podstawiać, bo wiadomo, byśmy musieli tutaj trochę kombinować. I teraz mamy tak. T to będzie równe czemu? No, tu wyższą potęgą jest 1 minus x kwadrat. Za pierwiastek z 1 minus x kwadrat nie mogę podstawić, bo bym miała pochodną złożoną. Natomiast za to, co jest pod pierwiastkiem, jak najbardziej jest ok. Czyli mamy pochodna dt, to jest minus 2x dx. I teraz tak. Za 1 przez x kwadrat mam t. I zostało mi tu x dx. I to x dx wyliczam sobie stąd. Czyli mam x dx równa się minus 1 druga dt. I co się dzieje dalej? Podstawiamy i mamy całkę. W liczniku x dx, czyli minus 1 druga dt, zgodnie z tym, co tu napisaliśmy. A pod spodem mamy pierwiastek z t, bo wszystko, co jest pod pierwiastkiem, jest jedna literka za to podstawiona. I teraz tak, wyłączamy stałą przed całkę, czyli jest minus 1 druga. Zamieniamy pierwiastek na potęgę, czyli będzie dt przez t do 1 drugiej. I co teraz? Teraz trzeba by było jakoś ten pierwiastek z mianownika
przekształcić do licznika. Pamiętamy, że to jest inaczej 1 przez t do 1 drugiej. Ta jedynka jest wszędzie ukryta. Czyli zgodnie z działaniami na potęgach muszę zmienić znak potęgi, czyli będzie t do minus 1 drugiej dt. I teraz korzystam z podstawowego wzoru i dostaję t do 1 drugiej przez 1 drugą plus c. Widzimy, że nam się skraca tutaj 1 druga i tu zostaje minus 1. Czyli ostatecznie mam minus, za t mogę wstawić z powrotem 1 odjąć x kwadrat do 1 drugiej plus c. Co więcej, mogę zapisać to pod pierwiastkiem, czyli będzie minus pierwiastek z 1 minus x kwadrat plus c. I wracamy teraz do góry i tu początek piszemy ten sam, żeby o nim nie zapomnieć, a zamiast tego mamy tu minus, pamiętajcie, i ten minus, czyli to jest plus, mamy pierwiastek z 1 minus x kwadrat. I żeby już nie zmieniać znaków, napiszę po prostu plus c1. I to jest, moi drodzy, wynik naszej całki. I tak jak wspominałam, polecam serdecznie przede wszystkim wyznaczać te całki przez podstawienie pod spodem, żeby się też nie zamieszać i żeby nie zgubić tego pierwszego czynnika. Jest też trochę bardziej elegancko, wydaje mi się. Przykład 17 to jest bardzo ciekawy przykład, który zdarza się nieczęsto, jeżeli chodzi o całki przez części, ale jest to dosyć łatwa całka, jak już umiecie całkować. Tylko jest to czasami zdziwienie, co zrobić, co to w ogóle jest. 5 do x, moi drodzy, to jest funkcja wykładnicza, to jest tak jak funkcja e do x, tylko że podstawą jest 5. Drugą funkcją jest zwykły x. I jak to potraktować? I z x i z 5 do x mamy całki i pochodne, dlatego że macie całkę z funkcji a do x, liczyliśmy tego typu zadania wcześniej. Więc tu panuje pierwsza zasada, jeżeli z obu mam pochodną i całkę, to za u wstawiam to, co ma x, czyli x, nie 5 do x, bo też ma x, tylko chodzi o x, x kwadrat i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy coś takiego. U równa się x, natomiast dv to jest 5 do x. Tak, żebyście wiedzieli i się nie przestraszyli. Czyli jakby było, nie wiem, 3 do x, 2 do x, to by było podobnie. No i wówczas du to jest pochodna, czyli 1. I v to jest, moi drodzy, całka, bo mamy tutaj całkę z a do x i ona jest trochę inna zawsze niż pochodna, żeby się też nie pomylić. Czyli mamy 5 do x dzielone przez logarytm z 5. O, tutaj poprawimy, żeby było wszystko widać. No dobra. I teraz tak. Jak to dalej zadziałać? Mamy już nasz wzór, czyli u razy v. Czyli mamy tak. X razy 5 do x przez logarytm z 5 minus całka z v razy du. Czyli mamy tak. Jedynki nie muszę pisać, bo nie zmieni. I mamy dx na końcu. I teraz tak. Logarytm z 5 to jest stała, to jest jakaś wartość, którą mogę policzyć sobie, jeżeli będę chciała. Dlatego mogę wyłączyć go przed całkę, ale nie logarytm z 5, bo on jest w mianowniku, tylko 1 przez logarytm z 5. Też proszę tego nie zapominać i nie wyłączać nagle samego logarytmu. No dobra, i mamy całkę 5 do x dx, która nam została tutaj. I teraz co z tym zrobić? No przeliczyliśmy taką całkę. Bardzo często, tak jak mówiłam, dochodzimy do tej samej całki, co mieliśmy na początku. Czyli przepisujemy początek i mamy tutaj 1 przez logarytm naturalny z 5, który był przed całką i teraz ta całka, czyli tu będzie 5 do x przez logarytm z 5. No i oczywiście na końcu piszemy plus c. No i żeby nie wyglądało to tak okropnie, możemy zapisać troszeczkę tak bardziej elegancko, wrzucić x do licznika na przykład. I tu zapisać 5 do x przez i na przykład zapisać logarytm kwadrat z 5 i plus c. No bo logarytm razy logarytm tej samej liczby, no to jest po prostu logarytm kwadrat. Kolejny przykład policzymy sobie metodą tabelkową. Jak go rozumieć? Mamy logarytm x przez x kwadrat. I teraz małe przypomnienie z części poprzedniej. Gdyby ten x tutaj miał potęgę pierwszą, czyli byłby logarytm x przez x, to byśmy doliczyli metodą podstawiania i robiliśmy taki przykład, dlatego możecie sobie przypomnieć, ale ponieważ x jest do kwadratu,
to już nie mogę podstawić, ponieważ nie będę mogła z logarytmu uzyskać mianownika. Dlatego tu trzeba użyć metody przeszczęści. I najlepiej zapisać sobie ten x kwadrat jako x do minus drugiej. I teraz pytanie dlaczego? Dlatego, że tu mam 1 przez x do drugiej, bo on jest w mianowniku. I jak go odwrócę, to będzie x do minus drugiej. Z naszego wzoru, który już od pierwszej części pamiętamy. I logarytm zostaje bez zmian. Dlaczego łatwiej? Dlatego, że potem jak sobie naocznie popatrzymy, to pomyślimy, no liczyliśmy jakiś przykład x razy ln x czy x kwadrat, więc x do minus drugiej pewnie też da się policzyć. I tak łatwo można sobie po prostu gdzieś ogarnąć, że tak powiem, jaką metodą liczyć daną całkę. No dobra, ale jest to przypadek, gdzie mamy logarytm, z niego nie ma całki, czyli muszę wziąć go za pochodną. Natomiast za całkę idzie x do minus drugiej. I teraz liczymy sobie pochodną i liczymy pochodną. I jeżeli pamiętacie, jaki był przystanek, to wiecie, że już w tym momencie trzeba powiedzieć stop. Dlaczego? Bo pozbyliśmy się problematycznej funkcji, jaką jest logarytm. I tu się nic dziwnego nie dzieje dalej, dlatego możemy się zastopować tutaj. I tu doliczamy całkę, czyli będzie x do minus pierwszej przez minus 1. Czyli tutaj mamy tak naprawdę minus 1 przez x po przekształceniu. I teraz jak to było, kiedy był ten przystanek? Robiliśmy tak, najpierw na skos, a potem całka, minus całka z tego. Czyli tak naprawdę wykorzystywaliśmy klasyczną metodę przez części. Możecie to robić tabelkowo, jeżeli chcecie, zróbcie z UIDV, to wszystko będzie takie samo. Tylko gwoli poćwiczenia po prostu robimy to właśnie tą metodą. I teraz tak, czyli mamy plus logarytm z x razy minus 1 przez x minus całka z tego razy to, czyli minus 1 przez x razy 1 przez x i na końcu dx. I jak widzimy, dobrze się stało, bo pod całką nie mamy logarytmu, który byłby problemem, gdyby okazało się, tak jak w jednym z poprzednich przykładów, że ten logarytm nie chce zniknąć. Dlatego tu jest naprawdę dobrze. No i teraz tak, tu minusa sobie wyłączymy przed logarytm. Możemy nawet zapisać bardzo elegancko w taki sposób. On skoczy zamiast tej jedynki. Minus i minus da mi tutaj plus. I moi drodzy, 1 przez x razy 1 przez x to jest 1 przez x kwadrat. A to jest x do minus drugiej. I znowu dostaliśmy to samo co wcześniej, czyli powtarzamy całkę, którą liczyliśmy. Liczyliśmy już całkę z x do minus drugiej. Wyszło nam to. Czyli to znaczy, że dobrze liczymy. Czyli to będzie minus 1 przez x plus c. Niby taka trudna, a zobaczcie jak szybko poszło. Przykład 19. Chociaż może i wygląda trochę groźnie ze względu na to, że ma ułamek, to jeżeli go troszeczkę rozpiszemy, myślę, że nie będzie wyglądał aż tak źle, chociaż może dalej ten 1 przez sinus kwadrat x nie wygląda sympatycznie, ale chociaż wygląda źle, nie będziemy go robić metodą podstawiania. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że tu ciężko byłoby w ogóle znaleźć, za co mam podstawić. To jest raz. I ten przykład zrobimy dosyć nietypowy, on jest. Czyli mamy tak u i mamy dv. I co zrobić, co wstawić, za co? Mamy dwie funkcje, x i 1 przez sinus kwadrat x. Jeżeli się dobrze im przyjrzycie, to mamy całkę z 1 przez sinus kwadrat x. Dlatego jak macie takie przykłady nietypowe troszeczkę, to warto zajrzeć jednym okiem do waszych tablic z całkami, bo może się okazać, że ten przykład nietypowy nie jest taki straszny. Czyli jeżeli ja mam całkę z 1 przez sinus kwadrat x, to mogę spokojnie to wrzucić za dv, a u to niech będzie x. Dlaczego? Bo pochodna będzie 1 i wtedy będę już miała z głowy tego x, że tak się wyrażę. I wówczas tak, pochodna, czyli jest, tak jak mówiliśmy, 1, natomiast całka z 1 przez sinus kwadrat x to jest po prostu minus kotangens x, bo pochodna z kotangensa to jest minus 1 przez sinus kwadrat. I co się dzieje teraz? Mamy u razy v, czyli będzie minus x razy kotangens x, minus całka z v razy du, czyli minus i minus to jest plus. I tu mamy kotangens x dx. I tu, moi drodzy, sytuacja jest następująca. Możemy wykorzystać pewną fajną własność do tej całki,
Możemy skorzystać też z tego, że, a raczej to powinniśmy skorzystać, że kotangens to jest kosinus przez sinus. Wiem, że niektóre wzory mają wzór na kotangensa, ale czasami jak się pisze egzamin albo coś, jest wymagane, żeby wiedzieć albo podać z jakiej własności całkowej się korzysta, żeby skrócić sobie liczenie. No więc my, ponieważ na przykład nie chcemy z takiej własności skorzystać, spróbujemy sobie to zrobić po prostu przez podstawienie. Czyli, żeby umieć to zrobić tak od A do Z i żeby dostać wszystkie możliwe punkty. I teraz tak. Jak to zrobić przez podstawienie? Robiliśmy tego typu całki w poprzedniej części, czyli za t wstawiamy sobie tutaj sinus x. Nie możemy wstawić kosinusa, bo inaczej nie zejdziemy potem na dół, żeby mieć sinusa przy pochodnej. Tu by było bardzo ciężko. Natomiast zobaczcie, co się dzieje przy pochodnej w przypadku sinusa. Dostaję kosinus x dx. I od razu mam zabrane wszystko. Kosinus x i dx, więc tak jak mówię, lepiej podstawić jest za coś, co jest w mianowniku. I wówczas jaką całkę dostaję? Dostaję całkę z cosinus x dx, to jest dt, a na dole mam po prostu t, czyli to jest logarytm naturalny z t plus c. I to jest, moi drodzy, logarytm sinus x, bo muszę wrócić do tego, czym było t, plus c. I teraz z tą całką, z tym wynikiem wracam do góry i mam tak, początek przepisuję i mam tutaj plus logarytm sinus x plus c. Gdybyście chcieli i zapamiętali, można to zrobić sposobem drugim, z własności polegającej na tym, że mamy w mianowniku jakąś funkcję. W liczniku mamy jej pochodną, ja już mówiłam o tym, też jest film cały na ten temat. I wówczas, jeżeli zachodzi tak, a w naszym przypadku tak zachodzi, bo mamy w mianowniku sinusa, a w liczniku mamy pochodną sinusa, czyli dokładnie tak jak tu, to wówczas jest to od razu logarytm z mianownika, bez podstawiania. I to też jest pewne twierdzenie, które można łatwo udowodnić stosując metodę podstawiania, ale też można po prostu policzyć to przez podstawienie. Całka 20 jest całką, która będzie ostatnią całką w tym kursie. Jest to bardzo ciekawy przykład, jak zobaczycie za chwilę, czasami całkując przez części dochodzimy do całki dobrą drogą, ale całki, którą niekoniecznie jesteśmy w stanie na tym etapie policzyć. No więc tak, mamy dwie funkcje pod naszą całką, jest to x i jest to arcus cosinus x. I teraz tak, wiemy, że nie ma, zrobimy sobie pod spodem, nie ma całki z arcusa cosinusa, dlatego muszę wstawić go za u. I wówczas za dv dostaję x. W związku z tym pochodna z mojego arcusa cosinusa, przypominam sobie szybko, że to jest minus 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat, bo z arcusa sinusa jest to samo, tylko bez minusa. Całka natomiast z x to jest 1 druga x kwadrat. I teraz wykorzystuję mój wzór, mnożę sobie u razy v. Najlepiej zawsze x mieć z przodu, żeby się nie pomieszały i przypadkiem nie wymnożyły, tutaj z argumentem. Minus całka, ale ten minus tutaj, co mam, mogę wyłączyć, czyli będzie plus. W sumie nawet jedną drugą, która jest tutaj, wyłączę i x kwadrat wrzucę do licznika. I mam coś takiego. Jeżeli tego nie widzicie, proszę powoli sobie po kolei zapisać, tak żebyście wszystko widzieli, wszystko było dla Was jasne. No więc, moi drodzy, tak. Ta całka, która tutaj jest, to jest całka niewymierna. Nawet niewymierna, tylko niewymierna. Jest to całka pierwiastkowa tutaj. Te całki będziemy przerabiać za kilka części, bo są to dosyć ciekawe całki, których tak naprawdę do końca się nie nauczymy, ponieważ mała modyfikacja powoduje tam dosyć sporą ilość problemów. Ale to nie o to chodzi teraz. My sobie zapiszemy teraz tutaj symbol i, czyli wracając do tej całki, tej całej, czy też do tej, będziemy się odnosić jako do i. Chciałabym Wam pokazać, jak policzyć taką całkę ewentualnie, a raczej chciałabym Wam pokazać pewien wzór, który możecie użyć,
ponieważ nie będziemy rozpisywać tu całej metody tego podstawienia i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Natomiast gdyby jakoś tam przypadkiem, gdybyście się spotkali, to w tego typu sytuacji, kiedy w liczniku jest x kwadrat, dx oczywiście może być tutaj albo w liczniku, i w mianowniku jest pierwiastek z jakiejś liczby, a kwadrat, czyli jakaś stała podniesiona do kwadratu, minus x kwadrat, to po wielu przekształceniach mamy wynik a kwadrat dzielone przez 2 razy arcus sinus, nagle się pojawia, chociaż bardzo szybko przejść do kosinusa, wystarczy znak tam zmienić, x dzielone przez wartość bezwzględna z a, odjąć x przez 2 lub też 1 druga x i tu mamy pierwiastek a kwadrat, odjąć x kwadrat plus c. I to jest gotowiec, tak zwany, gotowy wzór, który powstał, tak jak mówię, po wielu ciekawych podstawieniach i przekształceniach. I my zastosujemy go do naszego przykładu. Jak to wygląda? Nasze i, czyli ta całość, ta całka, to się równa. Przepisujemy ten początek, bo on też dotyczy tej wyjściowej całki. Dodać 1 druga. I teraz w nawiasie zapiszemy sobie wynik na podstawie tego. My mamy x kwadrat, tutaj też jest x kwadrat. I teraz co się dzieje pod pierwiastkiem? Pod pierwiastkiem mamy 1 odjąć x kwadrat, czyli tu jest tak jakby 1, ale musimy mieć kwadrat. No to 1 do kwadratu jest 1, to jest ok. Ale gdyby było 4, tu odjąć x kwadrat, to by było 2 do kwadratu trzeba byłoby zapisać i wtedy a byłoby równe 2. O to chodzi tutaj. No i my wiemy wówczas, że nasze a jest równe 1. I wpisujemy do wzoru po prostu za a 1 i to tyle. Czyli mamy tak, 1 drugą razy, tylko za a to tutaj już nie, bo to jest do arcusa sinusa, x przez wartość bezwzględna z jedynki to jest po prostu x, minus x przez 2 razy 1 minus x kwadrat i na końcu napiszemy plus c1. I teraz można to ładnie wymnożyć, ten nawias przez 1 drugą, czyli będzie 1 czwarta razy arcus sinus x, tu będzie minus i plus, czyli minus 1 czwarta x razy pierwiastek z 1 odjąć x kwadrat plus c1. I to jest wynik naszej całki. I tak jak mówię, ona wygląda sympatycznie, bo czymże się różni, gdy ten x jest albo go nie ma, ale różni się bardzo. Gdybyście podnieśli potęgę x-a tutaj jeszcze do kwadratu, to w ogóle by się działo. Dlatego w razie czego bądźcie czujni, bo czasami zdarza się, że przykłady na przykład są gdzieś niedoliczone i zdarzają się na kolokwium, a jeszcze tego nie było, więc warto mieć na uwadze różne ciekawe metody. Moi drodzy, czyli to jest koniec naszego całkowania przez części. Za chwilkę zrobię podsumowanie i powiem jeszcze, co będzie w następnej części. Podsumowanie, moi drodzy. Za nami 20 naprawdę ciekawych przykładów. Jeżeli policzyliście je sumiennie, czyli mieliśmy 20 przykładów, jeżeli policzyliście je dosyć sumiennie i naprawdę ze zrozumieniem, to jestem pewna, że opanowaliście metody przeszczęści. Oczywiście przykłady mogą być bardziej lub mniej, mówiąc kolokwialnie, odjechane, ale sama idea metody jest jasna. I teraz tak, policzyliśmy sobie metodą klasyczną przeszczęści, czyli stosowaliśmy U i DV. Można też zrobić to troszeczkę inaczej z F i G. Każdy ma swoje oznaczenia, dlatego proszę dostosowywać. I poznaliśmy też metodę tabelkową, czyli tak zwaną tabular method, którą serdecznie polecam, w niektórych przypadkach jest praktycznie bardzo, bardzo mile widziana. I teraz tak, różne typy funkcji wzięliśmy pod uwagę, staraliśmy się brać wszystkie, czyli i funkcje wielomianowe, i wykładnicze, i sinusy, kosinusy, funkcje cyklometryczne, i logarytmy, więc tak naprawdę jeszcze mieliśmy funkcję 1 przez sinus kwadrat, więc jest ok. Nie wzięliśmy pod uwagę tangensów do końca jako tangensów aż w takiej dużej zakresie, ale możecie sami sobie spróbować wymyślać jakąś całkę, do czego serdecznie polecam. Ogólnie tak jak mówię, wymyślanie i sprawdzanie całek jest bardzo dobrą tutaj metodą, żeby zobaczyć, czy na przykład ta metoda działa, co się stanie gdyby. To jest po prostu wasze obserwacje do po prostu uczenia się całego rozumowania w tym całkowaniu. Co więcej mogę powiedzieć? Generalnie
w następnej części, bo tutaj chciałabym powiedzieć coś ważnego, będziemy zajmować się tak zwanymi popełnianymi błędami. O co chodzi? Będzie to część popełniona błędom w podstawianiu i w metodzie przeszczęści, czyli to jest to, o czym troszeczkę staram się napomknąć, czyli jeżeli byśmy źle podstawili za U i ZDV i pokażemy Wam, do czego to prowadzi na wielu przykładach, żebyście po prostu sami też wiedzieli, jak się z tym uporać, w razie czego i co zobaczyć. To jest część, będzie część czwarta, tak jest, a w części piątej, czyli jeszcze następnej, będziemy zajmować się taką lekko zmodyfikowaną metodą przeszczęści. Zanim przejdziemy do całek funkcji wymiernych, będziemy zajmować się tak metodą czynników nieoznaczonych, którą można swobodnie stosować w właśnie metodzie przeszczęści i także uogólnioną metodą przeszczęści. To będzie już coraz taki trudniejszy kurs. Dlaczego coraz trudniejszy? Bo troszeczkę zgłębimy się w szczegóły, które czasami będą Wam ułatwiać dużo rzeczy w takich przypadkach jakichś iteracyjnych i tak dalej. Każdy z Was też ma inne potrzeby co do kursu całkowania. I potem dopiero wejdziemy sobie w całki funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych i tam troszeczkę posiedzimy, bo tam się naprawdę będzie dosyć sporo działo. Niemniej, jeżeli macie do tej części jakieś pytania, do części z metody przeszczęści, zapraszam do kontaktu mailowego, zapraszam do wsparcia kanału, albo też do postawienia nam herbaty, kawy lub ciastka, szczegóły w opisie. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia filmu i słyszymy się w następnej części.